right. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could. Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym strumyku. Dosyć późno, tak zobaczyłem, że Time sobie gra i stwierdziłem, że do niego dołączymy, ale cicho, bo on ogólnie nic nie wie jeszcze, że ja w ogóle będę wbijał. Teraz pewnie się zastanawia, kto tu kuźwa wchodzi, więc może być dosyć ciekawie. Idziemy do Time'a na Discorda. Okej, zróbmy tak, kontrol. Cześć. O, Karol Grado! Karolu, siemaneczko! No siemanko! No witam cię! Jak tam? Aż kurka pobladłem normalnie. A, no widzisz, bo Karol tutaj, jak ciebie nie było i urlopowałeś się, to Karol mi dotrzymywał tutaj towarzystwa na mapce. No starałem się. Tak, widzę, że odpaliłeś live'ika, mówię, kurczę, tak. Może się podepnę, jeśli można.
A pewnie, że można, zawsze można. No i fajno. Widzisz, akcja Buroki, także... To się nadam się. Nadasz się. A ostatnio kazałem mu, słuchaj... Kiszonkę robiliśmy. Obornik rozrzucałem. Kiszonkę, no. Także chłop chętny do roboty jest. No i gumoki dostał. A ja tu mogę przyczepę wziąć. Gdzieś to odstawić? Wiesz, to tam jest z rzepaczkiem, to tam na to PB2 na to moje gospo do silosu trzeba wysypać. Te dwie przyczepy. Na trójkę jedzie, na dwójkę. Ej, coś jest. Jak wsiadam do ciągnika, to ja nie mogę nim kierować. Czy on tu ma coś odpalone? Nie, wiesz co, a poczekaj, ja zobaczę, bo może... Karol musi sam sobie swoje ustawić. Nie, bo wiesz co, Karol, tu są dwa gospodarstwa. Jeżeli wsiadasz do... Tak. Bo tu jest na dwa gospa. To tu musimy tak... Nie, no ty masz kierownika, masz wszystko, masz uprawnienia. Tylko pewnie... Wyznacz Karola jako podwykonawcę swojego. No nie wiem, kurka wodna. Muszę ale nie, inaczej. Wiesz co? Jest tak, że jakby mi klawiatura coś ześwirowała, w sensie wciskam inny klawisz i co innego mi się pokazuje. Ja... To dziwne. Jako kierownik. A bo on jest u mnie, wiesz, i może dlatego. Wiesz co, u mnie też w ogóle coś dziwnego się dzieje, bo nie jestem w stanie używać pada i gram dzisiaj wyjątkowo na klawiaturze, nie? I masz C. Wiecie co, ja zrobię tak, ja sobie wyjdę stąd i jeszcze raz wejdę, bo coś musiało się gdzieś popierniczyć po drodze chyba. A możliwe. No jakoś dzisiaj tak nie idzie to gładko. Ja już też raz wychodziłem. Podwykonawcę musi mieć. No musi mieć, ale to jak wróci, to... A tak zapytać chciałem, bo słyszę po głosie, jakby jakaś impreza była, czy coś? Kuźma, wszyscy. Nie, niestety nie. Człowiek, no mogłoby tak... Czyli ten gorszy scenariusz jednak. Nie, to jest gorszy scenariusz, po prostu coś mi dolega, jakieś, wiesz, przeziębienie czy coś. Chociaż nic tak nie czuję, tak? Tylko tyle, że zachrypnięty jestem niesamowicie. Także wchodzę. Nie wygląda... Teraz ty mnie powiedz. Dobra, chodź. Ale ja chyba, kuźwa, ja będę musiał wyjść, bo to jest, mnie to, słuchajcie, przepraszam najmocniej, ale mnie to drażni strasznie. Ja muszę zobaczyć, co ja mam z ustawieniami, także na chwileczkę opuścimy to lokum. Synchronizowanie danych z innymi graczami. Ja na szybko Buroki sobie... do buroków. Dobry? Nie wiem, czy coś źle nie zrobiłem. Dobry wieczór. No, dobry wieczór. Nowy nos nawet nie raczy zareagować, jak do niego mówię. Kurczę, co to jest? Siema, bo tutaj się tak ponakładało, kurka wolna. Tak. Nie dość, że niewidoczny jest na YouTubie, ale... dla mnie to jeszcze tak mnie ignoruje. To... Fuj, panie. To nie wytrzymam z nim zaraz. Taro jest dobrze. Teraz mi wszystko działa. Coś wcześniej musiało się gdzieś tam... Zawiesić. No możliwe, że coś się, wiesz, coś się powiesiło, coś się wydarzyło. Mam dwie przyczepy rzepaku. Powiem tak, nie wiem, gdzie to mam zawieść, ale temu drugiemu oddam tanie. Halo, to jest mój rzepak. Już się dogadamy. Proszę mi tutaj nie robić pod górkę, no. A nie, to czekaj, to ja gospodarstwo Tajma to ja znam. Ja nawet wiem, gdzie jechać. To dobra, to ja już jadę. No. To do mnie na gospo, proszę. Najważniejsze, co sobie wychować pomocnika, nie? Jak to dokładnie. Teraz mi powiedz, kurna, co to jest limme? Co to jest co? Limme. Tak jest napisane w tej fabryce. Mam buraki, mam. Ale nie mam limme.
Wapno, wapno, lime, wapno. To jest wapno. Wapno, wapno, lime. Dokładnie. Dobrze, dziękuję. Dokładnie wapno. Wapno, 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 panie, wapno. Co tam, panie Cyber? No ja dopiero co do domu ściągnąłem, usiadłem. Dosłownie 3 minuty temu słyszę, mówię, o, jest tajna ekipa. Szkoda, ja tak patrzę, że time odpalił, na spacerku z Tytuskiem byłem. Czemu nie dołączy? I mówię, kurde, zepsuję mu tego live'a, nie? Rozumiem, rozumiem. Kto zabroni? A jeszcze raz wszedłem, pytam się, czy można, a on się zgodził. Już trudno. A co? Co ja tak ryzyko? Wiesz? Na własne ryzyko. On się zgodził. Pewnie, że tak. A co będę tutaj, wiecie? 200... Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Dobra, jestem koło Lidla, ktoś coś? Nie, wiesz co, byłem nie, dzisiaj w Lidlu, tak jak chcesz, to nie. Czekajcie, ustawimy to jest. Szukam silosu. Silos ty miałeś taki w szopie, nie? Że się przejeżdżało. No on chyba. Tak, przejeżdżało się, no. Stoją silosy dwa obok takiego budynku. Ale powiedz mi, czy to jest ta sama kiszonka, co to razem robiliśmy? W tym silosie tutaj? Oczywiście, no. Oczywiście. My we dwóch jak zakisimy, to będzie się trzymać. Dokładnie. A i nawet ten drugi silos jest jeszcze, o kurde. No, bo ja jego, wiesz co, nie wyrzucałem. A po co przestawiasz ustawienia gry? Wiesz co, bo rysuje mi strasznie wolno te. Co mi rysuje? Roślinność. A odpaliłem sobie na drugim laptopie i tam musiałem zjechać, bo tam mam znacznie słabszą grafikę. I po prostu teraz nie pamiętam, jakie miałem ustawienia i chwilowo muszę to jakoś... Kontrolery, kierownice włączone. Wszystko włączone. Bo mam problem też z tym... z kontrolerem. Nie znaczy, jestem w stanie... Ja ci powiem tak, że jak ja wszedłem, to miałem na takiej zasadzie, że siedząc w ciągniku, wciskając W, to mi się odpalało menu Seasons, nie? O. Więc... I teraz jak się zalogowałem drugi raz, wszedłem do gry, to mam normalnie, ale nie wiem, nie mam pojęcia, od czego to zależało. Może coś faktycznie się zbugowało w tej grze. Ja wiem... grafiki w grze u siebie. Wycięło. Może, że to się... mnie wycięło? Siemaneczko, ziemneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, dobry wieczór. Nie można z nami zagrać, bo to jest jakby no takie party mocno 18+. Tak, prywatna impreza. Prywatna impreza. Geriawit party. Geriawit party. Geriawit. Nie, czekaj. Biovital party. Biovital party. Ja cię. Ja się zastanawiam, nie, czy ty tam se kupiłeś, czy ty se kupiłeś ten Biovital w końcu, czy nie? Ja myślę, że po tym party na następny dzień będzie Doppelherz potrzebny. Dobra, ja wam powiem tak, bo tu widzę, że tak, tu były dwie przyczepy z rzepakiem, tu jakiś ciągnik w polu zostawiony z pługami, ja nie wiem. Nie było mnie naprawdę dosłownie ze dwa tygodnie na tym gospodarstwie i burdel niesamowity. No tak wyszło, słuchaj, ale zupełnie niechcący. Znaczy tak, pole jest dalej do zaorania, więc ktoś może złapać się za ciągnik i orać. Ktoś musi złapać się za kopanie tych buraków. Za chwilę będzie akcja ziemniaki, także słuchaj, tu roboty to jest tyle, że... My się tu nie wyrabiamy generalnie za bardzo. Dzięki za suba. Ja już tutaj dooram, bo tu widzę, że niedużo zostało w sumie, nie? Więc... No. Spoczko. Nie wiem, co tu... Tak, nie zostało ty dużo. Czy ty od Inkway to dodałeś? Nie, ja nic z tego modding niestety nie dodałem. Ja tak na szybko, bo tak, 5 modyfikacji pobrałem z ModHuba. I patrzę, kurde, jedna jest spoza podchaba. No i chciałem, wchodzę na Discorda do ciebie, ale masz chyba nieaktualny link z modami, nie?
Tak, bo w międzyczasie wszedłem sobie na Modding World i słuchajcie, tam znalazłem kilka naprawdę zajefajnych modyfikacji. No i stwierdziłem, że muszę to mieć, nie? No i tak wyszło, jak wyszło. Ale ja już skończyłem podstawówkę i szybko wpisałem nazwę moda i wersję i mi wyskoczyło w YouTubie. No to proszę bardzo, bardzo ładnie. Jednak człowiek po tej podstawówce to taki mądrzejszy, nie? No właśnie. Marcinek, a czemu się chowamy? Dlaczego się chowamy? Co ty? A Milczek napisał, że rozkminił time, był na meczu naszej reprezentacji i zdarł gardło, jak kibicował. No, niestety, Milczek, rozczaruję cię, nie jestem, i tu mogę oczywiście może polać się zaraz hejt, nie jestem fanem piłki nożnej. Ale wiesz co, ja też nie jestem fanem piłki nożnej, ale jak już oglądam, to oglądam tylko mecze reprezentacji. Chociaż nie zawsze. No właśnie. Właśnie nie mam parcia, dokładnie. Nie mam parcia na piłkę nożną. Absolutnie. To nie moja. Powiem szczerze, ja oglądam ewentualnie Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Ewentualnie, bo też nie wszystko. I na tym jest koniec, jeśli chodzi o... Ja już ze sportów, jak oglądam, to na przykład lubię sobie czasami gdzieś tam na tenis popatrzeć. O, no fajnie. Kobiece też fajnie, bo tak tenis fajnie stękają, nie? Tak. Chociaż powiem szczerze, to czasami jest... Momencie, wracam. Bo jak jest, powiedzmy, w miarę... jeszcze nie za głośno, marka, tak? Kurliman Master. Czego marka? Ciągnika. Pytałem o ciągnik, tak, to jest ten masterek, no. Masterkiem jeżdżę. Dokładnie. A czy pan Cyber to jest, czy uciekł już? Nie, jestem. No, a jest? Cichym agentem tutaj. Właśnie sobie powoli. Powiedz mi, bo mi się wydaje, właśnie teraz odpaliłem w międzyczasie dysk, chyba nie zassały się wszystkie, chyba z 5 modyfikacji nie ma. To jeszcze pytanie jakich? No, to ja sobie u siebie już znajdę. Dobre pytanie, właśnie. Krystian Rzeczek, siemaneczko. Wiesz co, ja osobiście sprawdzałem dzisiaj... Z jakiej paczki, ja nie wiem. Chyba wszystkie maszyny są, więc... Bo odpalałem sobie ten modpack. Jasne. Tak w ogóle to ci dziękowałem dwa razy, ale chyba nie przeczytałeś. A ja wiecie co, stałem bo... Przeczytałem, tylko nie zdążyłem, bo tutaj widzisz, jakie zamieszanie powstało, ale czytałem. Tylko właśnie nie wiedziałem, czy jakiego kazmu w tym gdzieś tam nie było i dlatego się dopytywałem, nie? Bo tak właśnie nie byłem pewien, czy całość wpadła, czy nie, bo ja to robię tak na szybko i dlatego. No, Karolu, bo przerwałem. Zaczynamy zbiórkę na przyszłą opiekę dla stetryczałych geriatryków. Karol, zaopiekuj się nami, gdy będzie już ciężko. Zaniepokojona twarz oblana potem. Dobra. Coś go rozbawiło, ale... Jeszcze masz co prosić? Powiem wam ja tylko tyle, tak, że dostałem donata, nie? Od widza. Nie będę zdradzał, bo to może nie chciałby, żebyście wiedzieli dokładnie od kogo. No i widz poprosił mnie o to, bo jestem najmłodszy tutaj z tego grona, żebym się wami zaopiekował na starość wami. Nie dasz rady. Ja wam powiem tak, nie? I obrażając nikogo, normalnie DPS i tyle. Jakub Gabra, siemaneczko, słuchaj. Wiesz, że będziesz miał ciężkie życie z nami? No wiem, ale trudno. Jakie sobie wybrałem. No. Musisz sobie rower z dobrym stworzeniem kupić, bo będziesz do tego sklepu pedałował non-stop. Nie, a właśnie, a tu cię zaskoczę, bo nie będę jeździł do żadnego sklepu. Mam lepszy pomysł. My sklep otworzymy. O, to jest też dobry pomysł. Sklep będzie generował same straty.
Jak same straty? Coś ty. Jeżeli to będzie sklep z pieczywem i powiedzie? Z nawiałem, to nie ma szansy się utrzymać. Z pieczywem i z nawiałem, jasne. Jasne. Słuchajcie, każda inna. Słyszysz ten śmiech Tajma? Ja? Z pieczywem i z nawiałem. Słyszę, tak. Jeśli chodzi o nabiał, to Tajm na pewno jest pierwszy, żeby taki sklep prowadzić. I na pewno nie generowałby ten sklep strat, oczywiście. Nie? Bo nabiał by nie ginął. No tak, w moim przypadku nie ginąłby nabiał. Muszę sam podjechać, bo nie chcecie nawet do mnie podjechać. Także się zaoferowali tym sklepem i ja asortymentem. Że... Ja te wapno wiezę, Wapno. A co w tym wapnie chowasz, powiedz? A ja chcę, żeby ci same ciągniki podjeżdżały, to sobie Tesla kup. Siemanko, dobry wieczór. Czekajcie, muszę trochę tu przeczytać czaty, bo coś się tutaj... Ja zaraz podjadę, odstawiam ciągnik z pługami. Też wszystkie ustawienia klawiatury zostaną zrecytowane. No właśnie, chyba będę musiał tak zrobić, ale to już poza live. Ale ja tu jestem normalnie. Jak przyjeżdżałem, szkodcowo... Aha, Krystian Rzeczek napisał, że całą szkołę podstawową jechał na dwójach i dostał się do techniku po profilu mechanik. Może jesteś zdolny chłopak, no rany. Dlatego niewielu jest mechaników, do których odprowadzę auto. Tak, ostatnio coś żeśmy rozmawiali, a dzisiaj kolega mój odprowadził do jakiegoś nowego mechanika, słuchajcie, na... Już trzeci raz do gościa jedzie na poprawę. Na jakim tak polu jesteś, powiedz mi, dziadku? Ja jestem na polu 157. Na 157 jestem. Krystian Rzeczek, mam takie pytanie. Czy za każdą... Kamcio, dzięki za subika. O, to daleko jesteś. Odpalę ETS, ale tak ustawiamy. Dzięki za zubika, żółwik dla ciebie, chłopaku. Teraz nie tak, można nagrać, bo impreza jest zamknięta. Impreza zamknięta, a jest jedno wolne miejsce, ty Cyber chyba wbijasz do nas, nie? Ja nie mam tych modyfikacji na bratno. A to są te Stajma? No, to są wszystkie te same modyfikacje, bo u mnie jest jedna paczka na wszystkie. A ja będę miał co robić. Słuchaj, zawsze możesz jechać na przyczepie. Dokładnie. Sobie przewiniemy trochę czasu. Ja zaiwaniłem 15 ton kurna wapna, a tu 4 potrzeba. No bo miałem sprawdzić w siebie, nie? Ale skoro teraz tak, to... szkoły otworzyli, to wiesz, to możesz pod szkołę podjechać i po grawie sprzedać. Namawiał i namówił, no. Dokładnie. Nie. O, Mietek pisze, łysy sobie grabi. Nie. Dokładnie. Łysy sobie grabi. Nie grabi. A jakie tam dane techniczne są? Ale zobaczcie, jeżeli jesteście łysi, to zobaczcie, jakie są z tego korzyści, nie? Po pierwsze, nie wydajecie na grzebień, na jakieś szczotki, szamponu dużo nie zużywacie, tak? Nie musicie chodzić do fryzjera, musicie się sami strzyc. Słuchajcie, co mówi. Dobrze mówi. Popieram. To jest naprawdę. Co, ty też jesteś łysy, Sylwestrze? No, 3-4. Aha. Może nie łysy, ale 3-4. Dopuszczam do dychy i żnięcie. Aha. Czy jest jakaś mapa z tak zwanym worker friendly? W polskim stylu? Większość amerykańskich jest worker friendly. Ale... Jak chcesz worker friendly, to amerykańskie. No, ale on chce najlepiej w polskim stylu. Szukaj. W polskim stylu chciał, wiesz? Panie Cyber, wysłałem panu na miarę. Łysy za kolak. Może sandomierskie okolice będą workers friendly. No, powinny być. Chociaż ja tam miałem ekscesy pewne. Pola w miarę prostokątne. Ale ja tam miałem trochę ekstety z pracownikami. Zatrudniasz pracownika, on sobie jedzie i później ich szukam po całej mapie, nie wiem czemu. Jedzie prosto, tak. No. Teraz im trzeba dać
pole dookoła po prostu ze dwa razy. No bo oni właśnie za blisko, te pola mają za wąską miedzę i czasami wyskakuje poza pole i sobie gdzieś tam dalej wykrywa. No i on wtedy jedzie dalej. Ale słuchajcie, to samo dzieje się na Wysokim Brodnie. Ja w ten sposób straciłem 1/3 pola soi. Dobrze, że nie włączyłeś kreatora, wiesz, pola, że ci pole tworzył na jakimś tam, nie wiem. Tak, byłoby słabo. Albin Nowak, też miałem mało i krótkie włosy. Słuchajcie, ja póki co, nie, daleki jestem może od tego, żeby ścinać się jakoś na łyso, ale też krótko jest. O, panie, ale mi brakuje. O, psia dupa. Bo tutaj u Time'a to trzeba przecież modyfikacje time, aktualizować co tydzień najlepiej. Ja tam paczkę od nowa pobierałem, nie? Cockerlink, Corner, Massey. To nie wiem, czy nie szybciej będzie ewentualnie pobrać z tego. Serwera całą paczkę po prostu. Nie tyle z serwera, co z dysku Google, bo tam jest... Ja mam z dysku. Pełny, no. Już masz ten diligence? Oczywiście i czekam. Dobra, ja sobie zobaczę, co tam jest na tym dysku Google. Panie... Ja już prawie jestem. Już trochę, prawie jesteś? Przechodniów trochę, wiesz, musiałem poustawiać przyczepami. Wiem, że pani w takim razie będzie mi kazał się wybierać. Ten nowy, ten łysy, ten młody, kurna, będzie się wyrabiał, a on się dupa wyrabia. Pod Lidlem na pewno siedzi już z fioletowym nohalem. Tak może być, tak może być. No na pewno. Wiem, o kim mówi. Kuźwa, jeszcze źle podjechałem. Czekaj, podjadę jeszcze raz. No coś nie wyszło. Ale zaraz, bo ty masz tam ciągnik z przyczepą na polu? Znaczy wiesz co, bo to jest pole Timby, ale robimy dla niego usługi. Aha. No okej. Okay. I tu jest jeden ciągnik z przyczepami, ale spoko, przyda się drugi. No to dobra, bo ja myślałem, że ty tam nie masz i ja grzeję tym twoim, wiesz, z przyczepami. Oko, dawaj. Trochę ci przyjmu, po prostu będziesz... trochę buraków zawiniemy. Dobra. Zobaczysz, jak później będzie się czerwony, jak będzie się czerwony nohal po krzakach chował, jak będzie trzeba zapłacić. Gdzie mój rzepak się pyta? Tam czerwony nohal w łapciu pyje. Jaki twój rzepak? Garbaty ty nohalu. Rzepak jest w środku. Rzepak. Tak jest, dokładnie. Jest tam, gdzie jego miejsce, jak najbardziej. Mietek, Timba wolni, biegaj, bo się chłopie zasapiesz, a nie daj Boże się o jakiegoś buraka potknie. Tak, kurwa, nie biegam, tylko jeżdżę swoim... Ile ten modpak waży? Bo on się znaczy giga. Ile? 6, 7? Niecałe 7. No mi się wydaje. Chyba pojedynczo będę rządził. Będzie szybciej. A Timba ma taką... Timba... Czym ty jeździsz? A, bo ty tylko łęcinę usuwasz. Tak, tylko on ma tą maszynę, którą, wiesz, może tę łęcinę usuwać z prędkością dowolną, tak? Aha. Bez ograniczeń. Jakby ciągnik jeździł 150 na godzinę, to też dałby radę. Już by dał radę. Rolnik Siemaneczko, witam. To jest rosyjska technologia, tego nic nie przebije. Gnioca nie ma miodca. O, kuźwa. Karol Bala, to sobie ogarnij cosplaya najlepiej, jak grasz sam i ten. I chciałbyś, żebyś no, to troszeczkę to sprawdził. Zbawienie. Na większych mapach cosplay to jest zbawienie. No bo tu kolega pisze, że nie jak chciałby robić 2 godziny na przykład tego samego, czyli na przykład, no nie wiem, ja też bym nie chciał 2 godziny orać w farmingu. Prawda? No. To jest to, o czym ja dzisiaj mówiłem, że duże mapy z jednej strony są fajne, ale jedziesz na takie pole, tak tutaj obok jest takie pole ziemniaków, i dziękuję bardzo. Masz z bani 2 godziny to tak lekką rączką. Żeby to wykopać? No. Weź sobie tajmie pod escape,
Zobacz podgląd mapy, pole 97. To jest największe pole na tej mapie. Gość Błażej, który pomaga Szarpiemu no. Obsłudze tej mapy, tak? Słuchaj, tam są buraki cukrowe, bierzemy? Nie. Wiesz co, on się podjął takiego wyzwania, bo go troszkę na grupie podpuścili u Szarpiego ludzie. I on się podjął wyzwania i to pole było całe w ziemniakach. I on to kombajnem Anką wykopał. Ja pierdolę. Nie no. No ja robiłem nie. podobne głupoty na Przemasowie i już powiedziałem, że więcej nie będę się podejmował takich rzeczy, bo to jest... Nie, po pierwsze nie ma z tego frajdy, a po drugie robisz, nie wiem, no tam z 10 czy z 15 godzin wtedy wykopywałem te ziemniaki, nie? No ja pamiętam te wyzwania takie. No, jeszcze jakieś żniwa, soja czy coś tam, to jeszcze wiesz. No, tak, znaczy jakiekolwiek żniwa, wiesz, ustawisz słomę sobie... na świeczkę i ogień, tak? No. Jeszcze jak rzucisz sobie tam ze dwa kombajny gdzieś, nie wiem, na followku czy na cosplayu, no jeszcze jakoś tam przeleci. Ale kuźwa, jak masz robić to jeszcze jakimś małym sprzętem, takie wielkie pola albo ilość pól, bo tam ja pamiętam, że chyba u ciebie to było, Karolu, ileś tam pól, tak? No to było żeś kilka pól, no. W czasie probił, no i to po prostu było mega, mega, mega. Rolnik, pozdrawiam. No dwa tygodnie. No ja pamiętam, słuchajcie, tego kombajnu amerykańskiego, tego Tribina, czy jak on nam się zwał? No Tribine, tak. Ale to no. Tribinem to wiesz. Dobra. No to były jakieś tam zboża, tak? Wtedy ogarniałem. No, raz była pszenica, raz była soja. Ale tak no. Już masz takie, wiesz, pociśnięte to gospodarstwo, naprawdę tak wymaksowane, nie? To 11 z drugiej strony no, już nie ma co robić, tak? Tak jak na przykład na tym, na Felsbrunie mam. No tam po jednym sezonie, no to masz bańkę zarobku, no to co masz robić, nie? Dokładnie, dokładnie. A buraki gdzie zawozić? A to Timba ci wytłumaczy. Wiesz co, jak sobie pociśniesz Escape'a, na poniżej pola masz PB5 i tam są dwa... silosy. Jakby skup, silosy i tam na ten tak jakby pierwszy. Że jak wjedziesz, to na lewą stronę wywalaj, nie? Na Sugar Factory? Tam ci wywalić? No. No to dobra. Jest taki nasz, sprawdzamy moda po prostu na buraki cukrowe, bo tam i melasy można robić, wysłodki, jakieś inne pierdoły, wiesz, coś i dla krów z tego będzie do karmienia. No chcemy to przetestować generalnie, jak to będzie. Fajna akcja będzie. Miejmy nadzieję. Fajny ma dźwięk ten ciągnik, podoba mi się w cholerę. Naprawdę bardzo fajny ciągnik. Skąd jest ten Yonder? To jest Fendt. Z Hof Bergmana. Prawie dycha. Bo w ogóle tutaj dźwięk, Karol, ze skryptem na tej mapce. Są ze skryptem właśnie od Andy'ego. Ten skrypt jest dostępny właśnie na jego stronie z mapką Hofbergman. I tam jest kilkanaście ciągników innych maszyn. Tak, to jest cały, to jest John Deere Pack tak zwany. No, tak, dokładnie. Na stronie Hofbergmana i to jest petarda po prostu. No i tutaj troszeczkę dźwięki są zmienione. No duża jest różnica, nie? Bo powiem, że jest no... różnica spora. A dźwięki są tutaj, powiem szczerze, no, dla mnie mają bardzo duże. Mi się to bardzo podoba. Ja w ogóle tam od Andy'ego to pozbierałem kilkanaście jakichś fajnych modyfikacji, które tutaj dałem. A Milczek pisze, wiecie co tam, jedną wolę wszystko ogarnąć samemu, naprawdę rzadko kiedy zatrudniam pracownika. Wyjątkiem jest robienie kiszonki z kukurydzy, wtedy pracownik zasuwa na kombajnie, a ja odwożę na silos. No tak, no bo ciężko jest samemu ogarnąć sobie pod pracownika kiszonkę, tak? Aczkolwiek można, bo można przyczepy podłączać pod
Silos Combine i w ten sposób to robić. Ja na samym początku robiłem takie akcje, ale to... Ile by to trwało? Ale to trwało naprawdę, no, masę czasu, nie? Najgorsze wiesz co jest? Że jak chodzę... No. Pojazdu, tu mi się cały czas pali, kurna, Sugar Factory. I na przykład jak podchodzę pod stóg, nie mogę sobie wydać słomy. No. O nie. O. Możesz? Mogę. Bo już tak. Myślałem, że coś jest nie tak z tymi stogami może. Nie, ale sorry, naprawdę, za mój głos. No opuść się. Ale to już dobra, ja mam pobieranie jakieś 25 do 30 minut. No spoko, my na razie jeszcze nie planujemy kończyć. Mam nadzieję, że uda się. Ja w tym czasie pójdę się tam gdzieś może odświeżę pod pachą. Dobra. Aha. Okej. Okay. I psa ogarnę. Żeby mieć nięty spokój. Najlepsza mapka do FS-a to był chyba Bjorn Hall. Siwy dym, siemaneczko. Nie. Jak włączyć GPS, żeby jechał? Najlepsza zależy, mapka do FS-a? Że najlepsza mapka do FS-a to był Bjorn Hall. A to z, chyba z 15 to nie. Była mapa? Zależy, kurka wodna, w jakim klimacie, no. Co kto lubi, nie? No. Dla mnie najlepsze jest Tymunkowo. No nie przebiję tego nic chyba. Nie wiem, ja wam powiem tak, że ja się mega fajnie czuję na Felsbrunie. Ja na Felsbrunie mam 600 godzin przegranych. No. No i ten nowy Felsbrun będę ogrywał z widzami. Ten od Jazu? Od Jazu, no. No. Też tylko go muszę zobaczyć, bo tam Ewa mówi, że podobno się na siłę wbija Maze Plus. I że nie da rady go wyłączyć. Mhm. Coś mi się nie wydaje, ale... Chyba nie. Tak nie, no... Nie no... żeby się na siłę wbijało. No właśnie. Wydaje mi się, że udaje. Powinno się dać wyłączyć. Zresztą chyba ja robiłem testa na tej mapce już. I Maze Plus był wyłączony. Po prostu trzeba go oznaczyć w modyfikacjach, bo one się automatycznie zaznaczają. No zgadza się. No tak jak myślałem, że... No to nie pamiętam dokładnie jak wygląda mapka w 15 Bjorn Hall. Musiałbym sobie odświeżyć. Żeby sobie przy... Ale pamiętam, że w 15 właśnie na oryginalnej mapce dużo grałem. Ja tam z naszych rodzinnych mapek to będę obstawiał kurkę wodną. Osinę i wolę. Nową bruzdę, o. Aż sobie teraz normalnie odpalę Maze Plusa i sprawdzę. Fajnie by było, gdyby nie było dużo roboty z przekonwertowaniem mapy na nowego FS-a i wysokie brodne, jakby szybko w miarę ogarnęli, nie? Ale wiesz co, Szarpi mówił, że nie będzie konwertował. Znaczy powiedział ostatnio na live, jak byłem u niego, słuchaj, że nie będzie. Że to już jest mapka zrobiona pod FS19 i nie będzie, aczkolwiek wiecie, no będzie, nie będzie, to się okaże, bo może znaczy mu wpadnie do głowy. Bo on już nową mapkę robi i... No on tą nową i ta nowa i będzie. Od jazdy. Takiego. I mówi, że tą nową przekonwertuje na FS22 na pewno, bo jeżeli nie zdąży jej wydać przed premierą, to na pewno zrobi konwert i wyda dopiero po premierze. No, dokładnie. Mówił. Dokładnie, dokładnie. Czek, wiadomo, że prace na live mają inną potrzebę, tak by ludzie chcieli oglądać. No właśnie o to chodzi, wiesz. Musi być jak, dynamika. Musi być dynamika, bo jak cały czas robi się to samo, to zaczyna się nudne robić, nie? I ludzie po prostu zaczynają uciekać. No dlatego małe mapki na live'a są dużo, dużo lepsze niż gdzieś jakieś wielkie, nie? Dobra, podjeżdżaj, stoję. Musiałem się na chwilę swoimi zwierzętami. No chyba za daleko podjechałem. A żeby mi posprzątać, to będę musiał sobie... Czekaj, może mi będzie łatwiej. Dobra, o fajnie, fajnie.
Dobra. Ewa pisze, że nie umie. Przed włączeniem mapki, Ewa, masz zaznaczenie. Ja nie pamiętam, kurczę, jak było na tym nowym Hellsbrunie, bo ja go mam pobranego. Mam pobranego i grałem nawet chwilę na nim. Szczerze mówiąc, on mi się podobał, ale no, ja jeszcze ogrywam Hofbergman. No właśnie, raz, że nie ma czasu, a dwa, ogrywam Hofbergman, który też no, jest Hellsbrunem, tak? I tak, wiesz, ogrywać kilka mapek na, w sumie bez mała na tej samej mapce, to już robi się słabo. Nie? Na to samo kopyto, ale bardzo, tak powiem, nie? Dokładnie. No, tutaj masz, bardzo lubię. Tak powiem, full opcje. Pełno masz na tych przyczepach, Karol? Jeszcze mam 25%. Poczekam, aż mi dziadek dosypie i jadę. To jak ci dosypie, to wiesz co, to musisz się tu wbić na PB3 do góry albo asfaltem, a jak chcesz na skróty, nie wiem czy ten jego ciągnik, to tutaj już szelek nie wypłuje pod tą górkę na skróty. No wezmę go na Car Mechanic Simulator, naprawię szybko. Aha, no jak masz radę, to nie ma problemu. Już myśmy rozmawiali o tych doświadczeniach twoich, Karolu. To nie jest dobry pomysł. Czemu? Szkoda ciągnika. Wszyscy klienci byli zadowoleni, jak wyjeżdżali z tego z zakładu. Jasne. Będzie pan zadowolony. Kibelek będzie pod schodami. Jak to pod schodami? Przecież sam mierzyłem. Co z tego, ale ja ciąłem. Tak jest i u ciebie. Bo my tutaj nie mamy tego moda automatic clinch, coś tam animal. Nie mamy jeszcze takiego modu. Że sam czyści zwierzaka, tak? Dlatego będę musiał któryś ze swoich ciągników wyposażyć w tura kurka wodna i w... I w łychę, i w łyżkę. No, a co ty myślałeś, że tak wszystko będzie ci automatycznie działało, a tylko będziesz pan kierownik pokazywał różdżką, rób tam zrób? No tak obiecywałeś, kuźwa. Najpierw też przepraszam, co ja mówię. Mamone, liczy mi słupki, kurna, abyś do przodu było, a tu widzę dupa zbita. Dobra, co w związku z tym PB3? Mam tam jechać z tymi burakami? Tak, na ten, na silos. Dobra. Normalnie sypaj. Ewa pisze, że usunęła Mice Plus i nadal jest. Ja nie wiem, czy a może zaszyte coś jest w mapie? No, implanty też się zaszywa, więc to tutaj... Dlatego chcę to sprawdzić, tylko nie bardzo wiem, gdzie to ma. Mam, kurde, lokalnych chyba. Wiesz co, dobra. Musiałbyś tam pogrzebać pewnie. Milczek, moim zdaniem wydawanie mapy do FS19 już tuż przed premierą 22 to błąd. Bo naprawdę nieliczni będą grali w FS19 po wejściu nowego farminga. Znaczy ja myślę, że... Jest mnóstwo ludzi, którzy... Ja myślę, że dużo ludzi poczeka. Na premierę. Dokładnie. Mi się wydaje, że dużo ludzi poczeka, bo... No nie wiem, no jakoś jest tak... Jest dużo osób, które nie mają tak kasy na gry i po prostu czekają na promocję, a najbliższa promocja myślę, że kilka miesięcy po premierze będzie, więc ale kilka miesięcy jeszcze warto mieć. W tym roku na początku przecież ludzie jeszcze kupowali normalnie, przecież farming był gdzieś tam przed jakiś czas, jak były te promocje czasami, to top 100 kupowanych gier był nadal na Steamie, nie? Także... No, dokładnie. Olu, czy ty tu jeszcze zjeżdżasz z tymi przyczepami? Już tam jadę. No dobra, się. To jedź, to ja już swoje odprowadzę na górę. Mu się buroków zachciało, to teraz mnie wiesz co, Ewa, to, że zwierzęta mogą być karmione wieloma... Powinniście to ogarnąć już na te przyczepy. Wieloma składnikami to nie znaczy, że to jest wymagane do paszy. Nie, TMR to jest standardowy TMR, tylko że generalnie Mice Plus jest tak, że tak jak bez Mice Plus grasz, tak, to jak napełnisz do pełna kory to, że tak powiem, to ma się na 2 dni. A w Mice Plus nie ma na 2 dni, jest na 1 dzień. O, to chciałem dodać generalnie. Tylko, mega mi się podoba, to, że będzie można przesypać przyczepę w nowym farmingu. Tak, że trzeba będzie pilnować pojemności przyczepy. Znaczy, możesz to wyłączyć, nie? Ale na przykład jak masz 8000 i wsypiesz tam 8,5, to ciekawe jak to będzie, czy gdzieś tam zgubisz na przykład trochę po drodze.
Ciekawe, czy po drodze, czy wysypie ci się od razu pół. No. Że do 8 ci się wsypie. Ja myślę, że to stracisz, że pogubisz. Sypywać, nie? No. Fajnie by było, wiesz, że teraz jak przewrócisz przyczepę, że ci się wszystko wysypie, nie? No, no, dokładnie. To by trochę, wiesz, realizmu, tak, na... No. Dało do tej gry. Ja tego Masejka z przyczepami, to czekam. Jest Masejek z przyczepami, to jest czyj? Mój. Tajma. Dobra. A ty masz tam jakieś przyczepy u siebie na polu jeszcze, czy nie? Nie mam. Jak chcesz jechać, to możesz jechać tymi jego przyczepami. Czy chcesz jechać moim friendem, to już ci wysiadam. Nie, nie, dobra, to już, ja już siedzę tutaj w tym, to pojadę tym. Ale pojadę szybko na skróty z górki, dobra? Z górki na pazurki. Z górki na pazurki. Wyrzuciłem first Bruno. Gdzie jest? To jest Karol, ty zgarnąłeś za darmożkę na Epiku, no to się zgadza, że no był też farming za darmożkę na Epiku. Nie wydaje mi się, że ja mam tego darmowego z Epika, ale no potem już wszystkie dodatki, jakie by wyszły, no nabyłem. Tak? Znaczy cwaniłem się, wykukałem sezon pasa za stówę. No. Da się? Da się. No właśnie, no. I generalnie za stówkę. Nie zostawiłeś? Dlaczego? Żona nie chce mi łapeczki pod filmikiem postawić. Normalnie chyba podpadłeś. To zła kobieta. Wybuczeć go. Zła kobieta? Nie, co ty? Na motylki nie wolno krzyczeć. Dobra, kochanie, później cię postaram. Nie obiecuj, nie obiecuj. Dobra, panowie, Powiem ci tak, Time. Najważniejsze, żeby ci pod czym innym łapeczkę w górę zostawiła, że wiesz, nie w dół. Albo żeby trzymała łapeczkę. Ale ty to, Karol, to jesteś jednak łobuziak, kurwa. No tak, no. Można w tobie młodzież wyczuć. Ale to trzeba trochę, nie? No wiesz. Dobra, bo ja chciałem powiedzieć, wiesz, że filmik filmikiem. Może akurat nie podoba się, że kopiesz cały odcinek buraki, nie? Może tak być. No. Bo to jednak, wiesz, czym innym jak trochę poobracasz, to inaczej, nie? To inaczej, Jezu. Dokładnie. Lepszy efekt będzie, myślę. Bardziej zadowolona. Teraz pytanie za 200. Gęba jej się śmieje, więc nie jest to źle. Ja jak z Simem grałem w American Trucka, to musiał na chwilę zjechać na stację. Ja pamiętam. Bo? Pamiętasz, tak? Nie, przypomnij, nie... Kiedyś, jak graliśmy razem w ATS-a i coś tam była gadka, że na 5 sekund musisz stanąć. Aha, no aha. I ty poszedłeś i się śmiałem, że to było te twoje szybkie 5 sekund. Tak. Jak Al Bundy. Love and Mary. Ja warsztaty nie mam. Love me. Ej, no, gdzie jedziesz? No, Peggy była dobra w tym, w Bandich, nie? To było... O, w ogóle oni wszyscy byli rewelacyjni, no, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Ja tam bardzo często ich oglądałem. No, to było spoko. Spoko serial był. Ewa pisze, że jesteśmy w składzie tak genialni, że... No. Nasz świat według Bandich to tak ciężko... Bo to później trochę seriali było na tym wzorowane, nie? Wiesz, i Miodowe Lata gdzieś tam, i Świat według Kiepskich, to gdzieś tam mocno gdzieś tam czerpało z tego. Dokładnie. No, ale oryginału nie dało się po... No nie, nie da się. Gdzie mi podbierasz ziemnioki? Nie, tu patrzę, wiesz co, bo chyba się tłumik przepolił. Nie, to nie jedziemy do tego znajomego.
kolegi. Nie, nie. Nie? No dobra. Nie, nie, słaby był, się okazało. Siemanko, siemanko. On by tam spawał kawałek blachy i przynajmniej by bokiem nie leciało, nie? Kumpel mówi, że moja rada na załatanie tika była znacznie lepsza niż zmiana tłumikiego gościa. Moja rada to było: idź do sklepu, kup poksilinę, rozrób, załataj dziurę, będziesz miał święty spokój. I słuchaj, tak zrobił, bo zdarzyło mu się to w drodze do pracy i mówi, no nie chcę wracać do domu z dziurawym wydechem, więc no coś tam zrobię, nie? No i on to załatał, słuchaj, tą poksyliną, pojechał do domu, potem się okazało, że tam ten mechanik nie mógł tego dnia, dopiero gdzieś tam za tydzień, coś tam. Przez cały tydzień jeździł z tą poksyliną w tym wydechu i była gitarka, no. Mhm. Wszystko działało. Także ja byłem bardziej skuteczny niż mechanik, bo do mechanika pojechał i mechanik zwalił sprawę, no. Starszego to zawsze lepiej posłuchać, to nie? Jesteś. Dokładnie. Zgarniesz to na raz? Wiesz co, nie zgarnę. 20% mam. Dobra. Do pełnego, więc pewnie będziesz musiał podjechać. Nie da rady. 85. Nie ma szans. Siemaneczko, Butterfly, siemaneczko. A masz, zlitowałam cię. A dziękuję bardzo. Żółwik dla ciebie. Zarzuciła słuchawki i łapkę zostawiła. O! Widzisz? No jednak. Jednak wpadła. Stój, bo buraku mi zbierasz. No właśnie patrzę. Właśnie patrzę i nie dowierzam. Słuchajcie, Florian. Dobra, kończymy zaraz tą akcję buraki. Cofam. No bo ty tam musisz się troszeczkę cofnąć. No nie tam do końca pola. Ja zmieszczę akurat wszystko, nie? To pojadę. A. Wysypię tam do twojego silosu teraz, nie? Bo za robotę to buraki bierzemy, czy normalnie pieniądze ci płaci? Ja ci zaraz wysypię do jego silosu. Buraki bierzemy. Słuchaj, ja je wykopałem, są na moich przyczepach. Tak. Sorry, panie Timbalo. Ewidentnie pchasz się w gips. A co mi zostało? W moim wieku mogę się pchać. To łapie. A ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj babcia mojej żony 90 ma. Ładnie, nie? Ładny wiek, pewnie. 90 latek, kurna, życzyłbym sobie takiego. No, wtedy takiego. Czułbyś się młodziej. Zdecydowanie. Mam kolegę, który mówi, że najgorzej to pierwsze 100 lat, a potem to już z górki będzie. No. Dokładnie. Ale właśnie, moja żona teraz, bo ogląda nas i właśnie podpowiada, że jej babcia 92 lata. Chociaż no. Ja też mam babcię ze strony mojej mamy. Też ma 90 z haczykiem. Nawet nie wiem, czy nie 94. Ale mogę się mylić, nie chcę ten. Także mówię, no to jest naprawdę, słuchajcie, piękny wiek, żeby dożyć. Trzeba się zapytać, gdzie leży ten sekret, nie? No, jak ty jeździsz, nie widziałeś przyczep. Od drugiej strony patrzyłem i dlatego tak wiem. Ja nie wiem, gdzie leży sekret, ale dzisiaj podali informację, że zmarł najstarszy mężczyzna na świecie. Miał 113 lat. O. Gościu. No, to już w ogóle mega. Butterfly, ja już wpadłam 3 razy, może starczy. Ej, ale... tak, ja zdecydowanie stwierdzam, że 3 razy to już jest... Ja kiedyś oglądałem, nie pamiętam, w czym to leciało właśnie. Babcia miała 106 lat. Ale ta babcia na tym wywiadzie mówiła, że ona by już chciała odejść. No, że już się męczy. Widać było po niej, że nie była już, wiesz, zadowolona. No wszystko kwestia, no, wiesz... Kwestia po prostu w jakim zdrowiu, tak? Udać się dotrwać do
do tego wieku i zdrowiu fizycznym i umysłowym, tak? Bo to jest po prostu mega, według mnie mega ważne. Czy wypowiadała się normalnie, ale ona już tam i na wózku i wiesz... A no tak, to już fizycznie po prostu nie dawała rady, nie? Ja powiem szczerze, kiedyś na Zamku Królewskim, słuchajcie, nie wiem, to już chyba gdzieś komuś opowiadałem, był kustosz, który Gostek miał tam 95 chyba, czy 90, jakoś tak, już w tej chwili nie chcę kłamać, ale jakiś taki wiek przedział, tak, 90-95. Dzięki Gonzo, też pozdrawiam. Fizycznie mega sprawny, a umysłowo po prostu, no, ja byłem w szoku. To, co on opowiadał, jakie historie związane właśnie tam z zamkiem, z tym wszystkim i tak dalej, no ja byłem mega po prostu zdziwiony, że człowiek w takim wieku jest w stanie to wszystko pamiętać i z takimi szczegółami opowiadać, no. I nie powtarzał się, bo wiecie, ludzie w tym wieku czasami bardzo, ale czy też bardzo często powtarzają się, tak? Opowiedzą nam jedną historię, a potem za chwilę wracają. Albo gubią wątek, nie? Czasami. Albo gubią wątek, dokładnie. Ale to, wiesz co, bo umysł trzeba stymulować, nie? Jak usiądziesz przed telewizorem i przy radiu i będzie tylko TVP Trwam i Radio Maryja na starość, to słabo. Nie będziesz tego stymulował. To trzeba, wiesz, książki czytać do końca, nie? Jakieś tam rozwijać się, wiesz, iść, na przykład rozwijać dalej swoje zainteresowania. No powiedzmy, że teraz interesujesz się, nie wiem, astrofizyką, nie? No i nie każe ci robić jakichś badań, tylko po prostu śledzić na bieżąco na przykład rozwój, jak to jest, nie? Czytać nowe czasopisma, jakieś takie rzeczy. Nie wiem, tu o Bravo Girl oczywiście, tylko o takich konkretnych jakichś czasopismach, nie? Tak. Żeby ten umysł dostawał bodźce, żeby on się nie wpadł w taki, wiesz, stan zastania. Można by to było porównać na przykład do wykopywania 50 hektarów buraków tym kombajnem, co tam jeździł dzisiaj po 50 hektarach. Mógłby się zapomnieć, jak się nazywa. Zobacz, co ja próbuję zrobić tutaj. Ty pod tą górkę jedziesz pewnie, nie? Wjechać pod tą górkę. No tak, weź to oddaj, bo to jest... A nie oddawaj go. No nie, właśnie, nie chciałem go oddawać, ale niestety nie jestem w stanie pojechać. Na dzisiaj wiesz, bardzo agresywny. Szybciej by było, jakbyś go zresetował do sklepu i ze sklepu na te 101 podjechał. Dzisiaj bardzo agresywny live'ik jest, bo już od godziny kopiemy buraka. Słuchajcie, no dynamika jest niesamowita, ale słuchajcie, no nie wymagajmy dynamiki w farmingu, no. No tak, przecież tutaj... Nie Formuła 1, no. Dobrze, że możemy jeździć szybciej niż AI-ka, nie? Dokładnie. No Ewa, jakbyś mogła ewentualnie wskoczyć tutaj do nas, to ja bym chętnie skorzystał z jakiegoś holownika. No ale widzisz. Dobra, jadę do Tajma na gospo teraz. Czy jakieś macie dla mnie prace, zlecenia? Pamiętajcie, tak? Musimy pchnąć w tej chwili troszeczkę czas chyba do przodu. Wszystko na fakturkę, jakby dzień. Co. Dajcie mnie zjechać, kurka wodna na gospo. No to ja powoli jadę, jak wszyscy będą ready, pchamy czas do przodu, żeby tamte... nie wiem, co my będziemy dalej robić. Albo będziemy soję kosić, albo coś. Powiem, że Timba bardzo ładne gospodarstwo też ma, takie poukładane. To wszystko. Co to jest, kurna? Sam budował. Wszyscy to chwalą, a to ja nienawidzę tego robić po prostu. Ja to robię zawsze na odwalsie, kurka wodna, prostymi środkami, że tak powiem. To, co tam są drogi wymalowane, to wszystko jest zawdzięczam, kurna, Tajmowi, bo to on zrobił. Ja to nawet tego nie zrobił, nie? No ja malować teren bardzo lubię. Powiem tak, że brakuje tego w farmingu, że w miejscach, w których często jeździsz, żeby ta trawa się zjeżdżała, nie? No, żeby się ugniatała, żeby tak naturalnie, nie? Mm-hmm. To byłoby mega fajne. Wydaje mi się, że silnik musiałby sporo tam obliczać. O, widzę, że kapliczkę też sobie postawiłeś koło silosu. Fajnie. Z antenami jest to te modlitwy szybciej dochodzą. To do ojca dyrektora to idzie wszystko.
do Torunia. Do Torunia. Kurwa, ja jeszcze muszę jedno pole przecież przebadać. Pozdrawiam i do następnego. Ja jeszcze muszę 16 przebadać przecież, bo ja wymieniłem, kurwa, sprzedałem 164, a wziąłem 16 za to. No to teraz będziesz badał, bo nie zmieniliście tego. Wielkości rysowania. Tak, o, nie zmieniłem niestety, bo się zaktualizowało zupełnie niechcący. Dobra, to ja jadę z tymi przyczepami do Time'a na gospo, zostawić tam, bo teraz soję gdzieś będziemy kosić, ale gdzie? To koło mojego gospo, tam mamy dwa pola, które musimy wykosić soi, więc tak. Butterfly, powiem szczerze, wesoło. No z nami zawsze jest wesoło. W takiej grupie to... To nie może być inaczej. Tak, nie może być inaczej. Ja powiem tak, gdybyśmy my mogli zawsze grać razem w tych samych godzinach, to bylibyśmy najweselszą ekipą na YouTubie. Myślę, że YouTube by nam zakazał grania razem. No, jakiś ban może lecieć, albo jakiś tam, wiesz, upomnianko. Słuchajcie, poradzilibyśmy sobie i z YouTube'em. No tak, no. Kto nie da rady, jak nie my? Ej, a słyszeliście o tym chłopie, co przechwycił algorytm YouTube'a? Algorytm YouTube'a? No. Nie. Wrzucił filmik, który trwał 30 sekund. A ten filmik był czterokrotnie przyspieszony. I na tym filmiku było coś takiego dosyć istotnego. I żeby to zobaczyć, to musiałeś sobie w ustawieniach YouTube'a zrobić spowolnienie, że wolniej to oglądasz, nie? Mhm. I algorytm czytał to tak, jakbyś ty ten sam filmik oglądał dwa albo trzy razy. I on ten filmik wszystkim proponował, gdzie się tylko dało, nie? No bo skoro 30-sekundowy filmik, nie? Ale ty go oglądasz po kilka razy, no to musi być tam coś ciekawego, nie? No i chłop chyba w ciągu tygodnia napierdzielił tam kilkadziesiąt milionów wyświetleń, nie? Ja pierdolę. No bo algorytm to rozczytał, że po prostu, wiesz, jest to tak interesujące, że ty to oglądasz po kilka razy, nie? Aha. No i miał, wiesz, teraz czas wyświetlania tego filmiku być, powiedzmy, nie wiem, 100%, to miał 300, nie? Nieźle. Ja pierdykam. No ale to jest właśnie to. Chwilami tam na YouTubie to też nie stawiam suchej nitki, choćby z tego powodu, że nie podoba mi się podejście YouTube'a do kwestii zostawionych łapek, do kwestii subskrypcji, bo już tam nieraz jakiś live'ik był, a lecimy po ileś tam łapeczek, osiągnęliśmy cel, tak, kończymy live i okazuje się, że nie ma. Do celu to nam jeszcze brakuje, albo jeszcze więcej, tak, a tu wszyscy się fajnie cieszą i tak dalej. I to jest wnerwiające, powiem szczerze. Czy z tymi łapeczkami to oni teraz zrobili tak, że ileś tam musi każdy obejrzeć. Nie ma tak, że wchodzisz, zostawiasz łapkę i wychodzisz, nie? Tak. No, tak, ogólnie tak. Łapeczki i subskrypcje nie mają znaczenia. Totalnie. Jeżeli chodzi o subskrypcję, to jeżeli ktoś nie ogląda twojego kanału na bieżąco, to i tak nie dostaje powiadomień, bo z czasem te powiadomienia jakby wygasają, nie? Tak. Ale chyba jest na takiej zasadzie, że jeżeli raz na miesiąc albo raz na dwa tygodnie, z tego co pamiętam, nie obejrzy, na przykład nie kliknie ktoś w powiadomienie o twoim filmiku i tak dalej, to tych powiadomień nie będzie dostawał, nie? Jasne. No liczy się czas oglądania, długość, procenty. Wrzucasz filmik 10-minutowy, ktoś go ogląda, wiesz, tylko przez pierwszą minutę, masz czas oglądania 10%, no to nie jest rozpromowany. Ale jak... Właśnie to jest ten problem. Widzowie, którzy wchodzą, zostawiają łapkę w górę i spieprzają od razu, że tak powiem, robią krzywdę twórcy w pewien sposób, nie? Bo już lepiej by zrobili, gdyby w ogóle nie weszli. Albo nie zostawili łapki. Bo wiesz, jak wejdzie i obejrzy tylko 10 sekund, no to ci to strasznie wali po statystykach. No tak, bo... że... twój film jest niewart. No tak, tak, no bo ktoś był na nim oglądał tylko 10 sekund, nie? I później wiesz, po miesiącu masz tam, nie wiem, 200-300 wyświetleń pod filmikiem, ale średnia oglądalność z filmiku masz 5% czy 10%, nie?
długości filmu. No i później YouTube stwierdza, że no nie, no nie będę go nikomu proponował, bo mało osób jest zainteresowanych, żeby to dalej oglądać, nie? No, jestem na gospodarstwie. O. Poko. Dobra, czy dojechaliście już wszyscy na gospo, czy nie? Jak tam panie? No ja to jestem. A, ty masz Karolu live'ik. Tak, mam live'ika, no. Ja to jestem, wiesz, u mnie jest live'ik, żeby odpalić, to jest kwestia 10 kliknięć. A i dwa razy muszę kupę na myszce zakręcić. Farma u dziadka. No, no, to pięknie, pięknie. No, to ja bym wpadłem do wpadłem. Do łysa pała. Prawda? Nie. Ja, moi dziadkowie już nie żyją. Ja mam dziadka tylko w farmingu. Zawsze chciałem mieć takiego fajnego dziadka z brodą. Nareszcie mam. No to masz właśnie. A moja żona ma z tego straszny ubaw. Farma u dziadka, jeszcze 3 wykrzykniki walną. Bardzo śmieszne. No ja pierdykam, no niezły, no. Niezły rzecz. Dobra, słuchajcie, pchamy czas do przodu. Dobra, gdzie on jest? To go popchnę, czekaj, pokaż mi go. muszę się zalogować. A to bez zalogowania nie da się go popchnąć? No nie, nie da się. Jakoś tak opornie idzie w każdym razie. Panie Timba, gotów? Czekaj, co tam robi? Żeby paliwa nie poszło za dużo. Wal śmiało. Oj, no. Paliwa, oszczędny. Powiem ci, Tajem, że ja od poniedziałku będę blisko ciebie. O! W stolicy. A to czemu? Na szkolonko jadę. Jakie? Na szkolonko? No. No kuźwa, to... A gdzieś bliżej, dokładniej coś? Dolna część stolicy? Dolna część. Czyli? To jest północna tylko i południowa. Znaczy nie tak. Prawobrzeżna i lewobrzeżna. O. To będę z lewej strony na dole. To nawet nie jest. To są slumsy bardziej. A ulica jaka? Kurde, nie pamiętam. Czekaj, zaraz. Od Janek będzie. Od Janek. Ale będzie to jakiś jednodniowy wypad, czy. Nie, czy będę coś więcej? Tam do czwartku. Czwartek wieczorem kończę. Florian. Dawaj na jeden, panie, bo ja i tak o 18 na jeden rzuciłem, bo się pokapowałem. A jak z naszą soją w ogóle? Co możemy działać? Nie patrzę. No soja to jeszcze nam rośnie, to po co nam jeden czas? Jeszcze rośnie soja? No oczywiście. A te nieszczęsne ziemiory też rosną. No ziemniaki to będą... We wrześniu. Na filmę. We wrześniu. Dobra, pchamy dalej ten czas. Lecimy, tu trzeba... Kurde, Time, kalinice ci zerwało z tego. Złoboje. Sprawdź sobie zwierzaki, żeby ci nie padły. A, zwierzaki. A wiesz co? Jeszcze właśnie, mają co jeść, mają TMR-u. Dobry pomysł. Nie, no jeszcze coś tam mają. Jak będą głodne, to se same wezmą. Trawę jeszcze mają. Psia kość. Może faktycznie trzeba im coś tam dorzucić. Nie, no ja widzę, że krowie mają TMR-u jeszcze, wiesz, 3376. A czekaj, na którym ja jestem w gospodarstwie? A, bo ja jestem na gospodarstwie u Timby. A u mnie już jest słabiutko z TMR-em. Poczekajcie, musimy troszeczkę przy... To ja wezmę, coś ci pomóc? Coś ci gdzieś tam załadować? Jeszcze tutaj stoi, tu stoi gotowa z TMR-em przyczepa. To możesz ewentualnie ją podłączyć i tam wysypać. A wysypuje się to od tutaj.
Tu gdzie stoję, na tym... Dobrze, dobrze. A pytanie, jak jest z resztą zwierząt, to ja sobie w międzyczasie sprawdzę pozostałe. Świnki coś tam mają. Owce mają. Kury mają. A koni nie mamy. Dobra. To w sumie tylko krowy mi zostały. Karmienia, jeżeli jednak... Co on mnie tak... Jakoś nie mogę się z nim wyrobić, a poza tym... To chyba jest każdy trigger do czegoś innego tutaj, coś mi się wydaje, tak, nie? Tak, tak, tak. Tu podjechać dokładnie, gdzie ja stoję. Jeszcze do tyłu. Jeszcze. O, i tutaj. Tylko musisz zmienić może stronę wyładunku. Nie muszę. Same, stąd se same wezmę, będę sięgać. Długie szyje mają. Dobra, to poczekam, jak przewiniesz czas, to jeszcze najwyżej dosypię. Dobra, to poczekaj, to lecimy z czasem do przodu. Tak, Karol wszedł, Ewa, na dach i spadało. Nie, to bo ja tam kalinicę poprawiałem. Kalinicę poprawiał. No i znowu coś tu pada. Bo ci zaciekało. A to dziękuję bardzo. No. Zobaczcie, złoty chłopak. Samochody naprawia, dachy naprawia. Też nie wiele rzeczy robi. Obornik rozwalałem. Obornik. Raz mnie Time zaprosił do siebie na gospodarstwo i od razu wiedziałem do czego. Od razu mu powiedziałem, że na pewno będzie obornik. Wchodzę na gospodarstwo i no to wejdziemy, będziemy wywalać obornik. Dokładnie tak było. Dokładnie tak było. I było jeszcze coś takiego. Mam tylko nadzieję, że nie każe mi obornik. Tak. A później się połowa internetu zaśmiała, żeśmy obornik żmiką ładowali. Ale widzisz, do dziś, to właśnie o to chodzi. Do dziś jesteśmy w stanie o tym do tematu wracać i się śmiać z tego. No, no tak. Ale to wiesz. Wszystko wynika z tego, że ja jestem też tutaj, wiesz, jeśli chodzi o Car Mechanic Simulator, ja wiedziałem, jak tą żmijkę przerobić, nie? Dokładnie, no. Dokładnie. To nie jest tajemnica, że u mnie na warsztacie to wszystko jest, nie? Żadna tajemnica, wszyscy o tym wiedzą. Kurde. Najlepszy warsztat w mieście. No tak. Wzrost. Rany boskie. A czy te ziemniory twoje to doszły w ogóle? Nie, nie doszły, bo to na 101 są. Chyba słyszę pana Cybera. Karol wyszedł na dach i od razu się rozpadało. No, dokładnie. Dobrze, że burzy nie Wiecie, że dalej musimy pchać ten czas. Ja byłem od dłuższego czasu już tutaj i się odzywałem, ale jakoś ciężko się przebić przez was. A, bo to się rozgadają, wiesz. Człowiek orkiestra. Tańczy, śpiewa, podskakuje i gotuje. Ja nie wiem, co moja Halinka robi. Czy wy jak pobieracie, to wam też dzieli tak, na 4 albo na 5 folderów. No, bez sensu. No bo Google nie może ci, jakby nie możesz pobrać tak dużej paczki od razu, ale to później sobie wypakujesz do jednego folderu, jest okej. Wiem. No. Ja za minutkę wrócę, jak już ten czas popchniecie, będzie okej, to fajnie, nie? To ja tam będziemy kosić. No właśnie musimy go pchnąć. Panie Timba, pan coś robisz, czy pan poszedłeś i pan pijesz gdzieś pod płotem? Ojejku, co tu się stało? O, soja gotowa do zbioru! Urankie przy hamuj, bo piach. Dobra. Lecimy bierem.
Musiałem drugi raz zapakowywać te same modyfikacje. Raz rozpakowałem, wyciąłem i wkleiłem do swojego folderu zamiast do twojego. O, słabo, słabo. Tym razem już nie poszedłem tak na łatwiznę, zrobiłem klejkę. Jasne. Nie. Metoda kopiego paste'a, ale to jest słaba metoda, bo długo trwa. Jak się kopiuje w obrębie jednego dysku. Tak. Siatku mogę jakoś iść? Wypakować i... Oczywiście, że możesz. Ja właśnie... Jak to zabrzmiało, nie? Dziadku, mogę kosić? Ja wbiję. A możesz, panie Cyber, może być tak, że jeszcze tam, nie wiem, Czech może coś, czegoś przybraknąć. Ja się uśmiechnę do malinowego nosa, on mi tam coś wymyśli. Byle nie guwienka. Malinowy nos. Czy to u malinowego nosa jest w sumie też soja do koszenia tutaj na 72 polu. Także jakby coś, to śmiało możesz. Sam sobie wybrał. No ja wam powiem, że taka farma to mi się marzy, żebyśmy sobie tak grali w nowym farmingu. To by była zabawa, nie? No, byłoby rewelacyjnie, powiem szczerze. Nie mam raz. Dwa, trzy, cztery. Ja nie miałem pięciu modów i jednego musiałem sobie szukać, pisać nazwę i wersję w Google. Dokładnie. Bo reszta była z ModHuba. Karolu, proszę bardzo. Już nawet nie podepnie tego headera, nie? No. Daj aktualny ten link do Nitrado. Aktualny? Jako sam nie ma aktualnego. Poczekaj. Wygast? Nie, wiesz co, jak ja klikałem w ten link na Nitrado, to wyskakiwał mi komunikat, że mam się zalogować. No ja mam ładowanie, a potem, że witryna nieosiągalna. Może się coś w ten... Poczekaj, już podsyłam. Klej. Proszę bardzo. No, jest inny. Dziwna sytuacja. 210, a to było 40 coś tam. Mhm. Dobra. I teraz będę mądry, kogoś. Jaka dziwna? Bo... soja znika, ale w zbiorniku pusto. Jak? Pobieramy. Gotowa. Teraz tak. QM. No. Nie wiem czemu. No niemożliwe. Kuziwa. Weź ty wsiądź, zobacz. Bo widzę, że kosa kusi, to kosi. Nie biją. Czekajcie, się tutaj odpalę. Gdzie jestem? Dzięki za donajcika, dzięki. Żółwik dla ciebie. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Słuchaj, bić nie biją. Przynajmniej my nie bijemy. Poczekaj, jeszcze spróbujemy wyłączyć i go włączyć jeszcze raz. No przecież on działał, bo żeśmy już nim kosili. Garage od Nizmo. No tak, no. A wilgotność? A to by wyskoczył komunikat, nie? Że nie moglibyśmy kosić, a my możemy kosić, tylko nie przebywa w zbiorniku. Bo być może złapałeś jakiegoś innego plona przez chwilę. Dokładnie. No, może odczepiliśmy header, nie odczepiałeś, nie?
Nie, nie odczepiłem, ale wiesz co, zrobimy jeden myk. Ja jadę pod tepę. Czy on się wysypie? Nie wysypie się. To odczepmy header w takim razie. Dobra, teraz nie pójdzie, to idę spać. A może coś trzeba przesmarować? To już dlatego, że tyczką przepychał. Dziadku, to dlatego, że ja chciałem kosić? Ja nie wiem, czy dlatego. Ale coś faktycznie nie działa. Dobra. Ile żeś dni przewinął? Ze trzy chyba. O kuźwa. Coś mi moje zwierzaki ukatrupić? Wiesz co, zrobimy tak, że trzeba wypożyczyć jakiś inny kombajn i zobaczyć po prostu, o co chodzi. Czy tu się coś... czy to jest jakiś powód, dla którego tak jest? Czy ja nie sam nie wiem już. Weźmy tą... Nie wiem, no ale dziwna sytuacja, bo my przecież jak ten kombajn kupiłeś, to z tą soję kosiliśmy już, nie? Wtedy pierwszy raz. Nie, rzepaczek był. Rzepaczek soi nie kosiliśmy, no. No właśnie, słuchajcie, nie chcę to w sumie funkcjonować. Zrobimy sobie tak, że wypożyczymy sobie tego tukano. Niech będzie. Trudno, niech będzie tak, jak jest. Wypożycz. Okej, okay, i headerek. Karolu, jak chcesz, to do sklepiku możesz się kopnąć. Dobra. Ja headerek tylko jeszcze mu wypożyczę. On był do tukano, to był ten. Wypożycz. Okej. Okay. I wózek. A, wózeczek jeszcze, no, dobra. Mogę dojechać. Ale mandat znaczy płacisz... Ja... Nie, mogę wypożyczyć wózek, to jest no, nie problem, tak? Wiem, że moja soja też jest do koszenia, tak? W ogóle dziwna sytuacja. A... Bo wsteczny mi nie działa w tym kombajnie. Bo musisz zrobić jedną rzecz. Ctrl-C. No. W pierwszej zakładce wyłączasz sobie sterowanie adaptacyjne. Dobra. Na górze. Druga zakładka. Ustawiasz sobie niska siła hamowania na 125. I trzecia zakładka. Wyłączasz rewers. I działa wszystko. Czat, nie? Blow my mind. Wow, it's awesome. Dobra, to ja sobie zobaczę, co ja mogę tutaj za robotę sobie znaleźć. Karol będzie kosił. Słuchajcie, a ja muszę zobaczyć, jaką robotę mogę sobie tutaj wymyślać. To dwójka, mamy zaorane. No, ja tam dokończyłem oranko. Tak, ale 102 jest do... dobra, to ja już mam robot. Wie? Muszę się przyzwyczaić do klikania. Czemu? W klawę. Jaką? SPC 650. A i co, fajna ta 650? Bo ja mam ten 550. Znaczy... Czy wiesz co, jest to same przełączniki są, tylko ja na redach kupiłem. Chciałem browny, ale stwierdziłem, że za bardzo to stukanie troszeczkę jednak bardziej było słychać i na redach wziąłem. Ale jak? One kurna mają taki, wystarczy lekko klawisz dotknąć i już działa, nie? Więc jak się wpisuje hasełka, to ta poprzednia klawiatura wymagała troszeczkę nacisku, wiesz, musiałem faktycznie tymi paluchami. No tak, jak młotek i dłutko nosiłeś, no. Tej siły użyć teraz, kurczę, delikatnie to działa, to kurczę, muszę... Ale wygodniej na tych, nie?
No, fajne jest to, że ma tą podkładkę. Pod nadgarstki, tak. No. Ja. Ona nie jest miękka, ani nic, jakaś super ekstra wygodna, ale palce się mniej męczą. Ja tu już byłem chyba na tej gospie. Timba, Karol. Jakiś gościu mi się pod kombajn wepchnął. O. Nie wiem, o czym mówisz. Nie byłem, to ja. Gdzie jedziesz, to nie mówię. Skanować pole. Możesz moją jest przestawić. Brzydko, proszę pana. A nie, nie będziesz mógł. A nie, możesz, bo masz uprawnienie. Czekaj, bo ja muszę... tak, pan Cyber jest. Awansuj na kierownika. I panie Timba, musisz dać panu Cyberowi... jakieś tam uprawnienie. Podwykonawcy. Podwykonawcy, no. No nie wiem. Jest ryzyko, jest zabawa, nie? Dokładnie. Dobra, ja idę do mojego pracodawcy. No i ci dostaniesz zleceniówkę, to nie będzie ci się tak szybko do niego chciał iść. Ale on ma u mnie wszystko. Siemaneczka, panie Cyber. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale ja mam na swoim gospodarstwie, ja mam Karola, przepraszam bardzo. Jak ja mają to będziemy we dwóch na jednej gospie. Wracaj tu, kurde. U kogo ty robisz? Będziemy ucierać malinowy nos, tutaj jesteśmy w duecie. Dokładnie. Nadajecie do tarcia chrzanu, kurde wodna. Ooooo! I kręcenia karuzeli, kurde, a nie ucierania nosa. No nie, coś jest nie tak z tą soją. Tutaj uwewnętrznie. Bo cały czas to samo nie mamy. Cały czas to samo jest? Tak. Cóż ja mogę robić? Tu jest wilgotność wyłączona. Poczekaj. Wilgotność? Gdzie to była ta wilgotność? Siemaneczko, Gibbon. Na końcu. W sezonach. Pod sezonami. Ale jest wyłączona wilgotność. Wilgotność wyłączona. To czemu nie działa? A wejdź w te soje, zobacz, ona jest w ogóle dojrzała, czy jest gotowa do zbioru. A gdzie no, mamy gospo? Bo tu są dwa gospa. No wiem, przy 73 czy na dole, przy benzynowni? To jest kuźwa. Jeśli pytasz o moje, to jest tutaj... To jest tutaj gotowa do zbioru, nie? Na górze koło 70, pół 70, tam 2, 1 i tak dalej. Koło sklepu, dobra. Koło sklepu, no dokładnie. Nie wiem, co z tym jest nie tak. A Karol, a spróbuj na drugim polu, na tym 70. Też próbowałem. A 72 to ja jadę właśnie się rozstawiać. A co mogę robić? To spróbujmy zrobić... wiesz co, jak ja zeskanuję, to na pewno trzeba będzie tutaj na polu 102 rozrzucić wapno. Świnki bidy mają. Świnkę bidę mają, to można im coś tam dorzucić, tylko w silosie coś jest, musiałbyś tam sobie zorganizować. Paszy w każdym razie nie ma na pewno, jeśli już to coś dajemy osobno, tak? Jakaś pszeniczka pierdoły i tak dalej. Dobra, szukam jakiejś przyczepy. Co robimy z tym? Karol chyba zabrał obie. Tak, ja mam obie. Może wziąć ewentualnie ładowarkę, tam jest... A gdzie masz wapniaka? Wapniarka jest z tyłu przy tym silosie, do którego nie mogliśmy... Tu jestem. Nie mogliśmy napełnić, pamiętasz, Karolu? Tak. Tam stoi taki biały silos. Nie wiem, co z tą soją. Co to jest za ładowarka? No, jest taka dla starszych. Merlo. Ona już trzeszczy jak my.
To dobrze, to znaczy się, że możemy się z nią dogadywać. Ile tego wapna tam? Ze 3004? Wapna? A gdzie ty, gdzie ty z wapna przyjechać? No mówię, że coś trzeba zwapnować. A to wapno to jest pole 102 do zwapnowania, to tam jest wapniarka tyłu i można ją ładować, jechać tutaj na pole 102 zaraz, jak tylko je zastanuję. Dwóch pracowników ma na gospodarstwie i już nie ogarnia. Bo ja nie wiem to co robić, ale daj. Dobra, ja, Karol, twój wnuczek, nie? Chcę wiedzieć, ile tego wapna tam będę potrzebował. Bierz wapniarkę, ładuj to do pełna i grzej na pole 102, jak tylko je zeskanuję. To niestety chwilę potrwa, bo mamy mały skaner, nie? Klas nie lubi tej maty. Spacerujące headery, brak animacji wysypu, brak zboża w zbiorniku. Mietek pisze. Czyli co, uważa, że to jest wina klasa? Że klas nie ogarnia i dlatego nie możemy tej sobie pokosić? Nasza klasa. Może tak być. To wypożyczmy w takim razie. Johna albo to Nikolanda już. Czy coś. A bierzemy... Czekaj, ja oddaj, z oryginału. Tak, weźmiemy z oryginału. Weźmy, nie wiem, John Deere'a. No co jest, kurwa? Wypożycz. Tecz. Headery. Wypożycz. Gdzie są headery? Te świniaki mają ten trigger do karmienia. Nie wiem. Ja nie wiem, ja tu jestem też... Trzeba tam wjechać jakby do garażu. Tam jest trigger do karmienia. Jeśli dobrze pamiętam. Ty, ale tu są owce, a nie świnie. To są krowy. My już tymi kombajnami tutaj kosiliśmy rzepak i chyba pszenicę kosiliśmy, więc no, jakieś tam inne uprawy to kosiła. Tutaj kolega Utajma pisał, że... Dobra. No. Że ten... Klasy nie lubią się z wysokim brodnem niby. No wypożyczyłem, słuchajcie, wypożyczyłem tego, John Deere'a, tak. Tego John Deere'a i zobacz, co tam się będzie dalej działo. Ale u mnie gościu... jest dokładnie to samo. On przejechał, niby trochę skosił, ale jest pusto w zbiorniku, kurwa. Karol, poczekaj, zanim zaczniesz rozpływać, bo ja skanuję to pole, nie? Chyba też tak masz? Dokładnie. I też masz klasa, nie? No. I też ma klasa, bo on też ma Tucano. Ja wziąłem tego Tucano, mówię, zobaczymy, jak to będzie. Normalny, kurna, to nie jest żadna lipa. To niestandardowe te. Ale soja to też nie jest... Soi. Może to z tym jest problem. Myślisz? No bo... Wziąłeś ten inny kombajn? No jest John Deere jest w sklepie, także można go... Ja już biorę. I jechać, nie? Szlak mnie trafi zaraz. Ogarnąłeś panie Cyber? Jeszcze nie. Nie? Szukam ścieżki. Tak, najpierw trafiłem do tych, do... tutaj nie... Będę szukał, zaraz znajdę. Spoko. No spoko, to masz zajęcie. Ja bardzo lubię te budynki, ale nie pamiętam dokładnie, bo świnek na nich nie hodowałem i... mi się tam podobało. Tak, tutaj jest oborniczek, gnojowiczka. Kurde. Nie wziął kolega wózka. Tutaj jest woda. Ale dam radę. To czekaj, nie dobra, wiesz co, już jestem dalej niż bliżej. Aha. Nie wiem tylko, czy ten paczkomat mi tu nie będzie przeszkadzał. To się przesunie.
Tylko ty uważaj, bo tam paczka z jakimś tam telefonem dla mnie jest. Nie. Nie skoś go, tylko proszę. Nie, spoko, dobra, przejechałem jakoś koło niego. Akurat paczka się rozwaliła, ale jest, wiesz, zakleiłem, telefonu nie ma w środku, ale paczka jest. Okej, dobra. Ale mało wzięły. No. Tylko 500. No bo tam ich niedużo jest. Zobaczymy. Niedużo tych zwierzaczków jest, bo to dopiero pierwszy sezonik z nimi, więc... Teraz szybko obstawiamy, czy jelenie będą kosić na tej mapie, czy nie? No, jeżeli tak będzie, to trzeba będzie wziąć jelenia i tyle, i zostawić jelenia, a sprzedać klasy, bo no, nie będę miał tutaj dwóch kombajnów, ten do tego, a ten do tego, no. I co, i działa to coś? Już wjeżdżam w pole? Nie. No co ty gadasz? No nie działa. To jest problem z soją w takim razie. Czyli nie ma co soi siać tu na tej mapie w takim wypadku. To jest niedobrze, że właśnie nie ma co soi ale siać, to... bo soja poprawia płodozmian. Chyba, że naprawdę się coś zrypało z mapą i trzeba będzie... Ale nie, no przecież wchodziłem, wychodziłem. Chyba, że serwer. Chyba, że trzeba było zresetować, no. Zresetować, ale kurna, no resetowałem serwer, bo no, przed wejściem okazało się, że ja bardziej obstawiam, że któryś z modyfikacji... Wiem, że ja na osi nie używałem tego kombajnu tak samo i soję normalnie ciałem na osi. A pracownika próbowałeś zatrudnić? O, właśnie, to jest kurwa. A jak nie, to któryś z modów robi problem. Który? No i nie, pracownik od razu zakończył pracę. A nie macie tutaj jakiegoś cosplaya czy coś? Nie, cosplaya nie ale mamy. Ale to jest od razu, że pracownik pracę zakończył. A follow me jest? Czy to jest? Follow me? Follow me jest. To zaraz zobaczymy, czy na followku, wiesz, pojadę drugim kombajnem jakby przed nim, wyłączonym. Zobaczymy, czy wiesz, czy taki followek będzie kosił. Zastanawiam się tylko w tym wypadku, która z modyfikacji może to robić. Znaczy wiesz, to nie jest jakiś problem, bo zrobisz to, co większość rolników robi, jak jest za dużo deszczu albo za mało. Tak, dokładnie. Wiesz, chcesz odszkodowanie, no. Nie? No, odszkodowanie, dokładnie. Pójdę do Unii Europejskiej po odszkodowanie, no nie ma innej opcji przecież. Aha, oni ci odnoszą do Szarpiego. No to sorry Szarpi, ale masz problem, wjeżdżamy ci na chat. Normalnie. Mniej więcej. Dobra. Nie, no słabo. Słabo się stało, że ten... Kuźwa. O kurwa. Dobra, nie ma to, że nie wiem. Przepraszam. Na follow-ku... Dobra, jedzie. Naprawiłem. Teraz tak. Ty mówisz wapno, tak? No, wapno na 100... Nie, na follow-ku też nie napełnia jakby. Nie napełnia. Jakoś mi się nie chce sprzedawać tego kombajnu, jak on kurna działał, tak jak ja może normalnie nie kusiłem. Nie, wiesz co, ja muszę przejrzeć w tym wypadku po kolei modyfikacje. A dlaczego jest tak, że nie kosi roślin, gdy są zbyt mokre? Dlaczego u nas pada deszcz? Gdzie pada deszcz? Nie pada deszcz. U mnie pada deszcz. To coś się zawiesiło, dlatego może na mnie ten nie zbiera. No, u mnie pisze, że rośliny są mokre. A wszedłem ostatni, więc może wam coś nie doczytało. Z serwera.
Może faktycznie trzeba będzie zresetować serwer. Normalnie deszcz pada. No nie, no ja nie mam deszczu, no. Nie, no ja też nie mam deszczu. No Cyber jest tym, który przyprowadził deszcz. Będzie padał do południa. Do południa. Kurde, tutaj to widzę, że ze 3 zbiorniki tego wapna pójdzie. No na spokojnie. To ty się, co robimy? Wiesz co, potrzebuję Z2 zrobić jeszcze skanerem. Wyślę to do tego. Ja się zastanawiam, czy to ci będzie działać. To geodety. No już trudno, spróbuję no. I spróbujemy zresetować serwer, no nie ma innego chyba wyjścia. No. Gdzie z tym wapnem się udać? Na 102. Na pole 102. O, tu jestem blisko. Time'owi podpierdziłem John Deere'a. No wy Time'owi, Timbie. Ciemaleczko, panie Fosforek, dzisiaj jest 230. rocznica uchwalenia konstytucji we Francji. Siemaneczko, panie Fosforku, siemaneczko. Co tam u pana słychać? Siemanko. Nie zeskanowało się jeszcze jedno? Nie, no nie mamy już możliwości wysłania. Dobra, może się jeszcze nie wczytał ten kawałek. Tamten jak zapierdziela z tym wapnem. Ja już mam pusto. Malnie. Tumany kurzu. Siemano Karol, witam. Siemanko. Ale ma klakson. A ty tym pędzikiem jest. Nie, to już Blondir. Jonderek. W poniedziałek zaczynasz kurs na ciężarówkę. O, no ja pamiętam, bo tam teoria była, nie? Zdana. Jak Fosforek zda egzamin na ciężaróweczkę, to robimy na jego hip hip hura kurs do Londynu. Dobra. Dobra. A już myślałem, że naprawdę polecimy. No dobra. Bo tak Cyber zaczął na jego i ta od razu sobie dorobiłem na jego koszt, czyli ja już to przyjąłem. Nie wiem jak tam pan Fosforek na to się zapatruje, ale sorry stary, słowo się rzekło, kobyłka u płotu. To co, zapisujesz to i ten, i czekamy chwilkę, zobaczyć co tam się stanęło? No, mogę spróbować wyjść, tylko no, wtedy musimy wszyscy wyjść, bo muszę serwer walnąć, nie? No. Także pierwszy filmik z kursu poleci do Cybera. A, że filmiki będziesz nagrywał też, tak? Tak mówiliśmy. No to fajnie. Chwilkę. Pozdro z Leeds. Zrobimy taką później. Złożymy to w jeden taki dłuższy filmik. Poczekaj chwilę. Jeszcze chwilę. Dobra. Jeszcze chwilę. No jeszcze. Muszę wapienko złożyć. Zostało mi 900. O, jeszcze chwila. A masz F11? Mam. Zrobię oszukaństwo. Nie zrobisz. Bo nie, na multiku się nie da. Wypierdzieli wszystkie pola w kochu. Ale czego się nie da? Uzupełniać maszyn się nie da, co ty gadasz? Mhm.
Da się maszyny uzupełniać. Gotowa do zbioru. Na gospie masz wapno, czy gdzieś musimy jechać na wapno? Nie, na gospie jest. Na gospie się jest. Zasypuje. Ale to tak, dobra. Biały, to... Ale u, biały silos. Ale u ciebie, czy u tego, u Timby? A u mnie. Wapno? A u Timby to nie wiem, czy jest. Czy on tam też stawił sobie, czy nie. Ja już też jestem pełny. Dobra, ale ja u niego nie wiem, czy będę mógł ten... Na pewno. Masz, możesz wapno sypać. A, tylko będzie musiał tam zapłacić, będzie trzeba zapłacić za to. A jak jedziesz moim traktorem, to ja za to zapłacę. Ja chyba twoim jeżdżę. To Cyber, jedź do Timby. No już jadę, Ale ja tu mam mimo wszystko drona puszczonego. Rozdzielczość kuźwa najwyższa. Zoom. Zaraz masz będę widział, jak to kurwa, ile mi zajdzie w konta. Dobra, to co, wyskakujemy? Na chwilę. No, poczekaj chwilkę. Ale pan Fosforek zaprasza nas, jakby co, jakbyśmy tam do Londynium chcieli poskoczyć. A, zaprasza nas. Oj, Fosforek, ty nie wiesz, co ty robisz. Gdzie jest ten trigger? Nie szukaj triggera. Panowie, wszyscy jesteśmy zaszczepieni, jest ja jestem zaszczepiony, a wy? Tak? I ja tam nie. Sobie musi znaleźć wapno. A no to nie, no to, to my byśmy się bawili, a ty byś siedział w domu na tym, na kwarantannie. Ale byśmy nie przemówił się tam, my byśmy ci zdjęcia pokazywali, wiesz, filmiki nagrywali. Zajebiście, zajebiście po prostu. Kurwa, bawiłbyś się równie dobrze jak my. Dobrze, że teraz są wideo rozmowy, to jakbyście gdzieś fajne miejsce znaleźli, to by chociaż byście nagrali, chłopaki, nie? No. Nawet wiesz, jeden by cię mógł odpalić na kamerce w telefonie, jakbyśmy sobie chcieli selfiaczka wspólnie strzelić, nie? I też byś był z nami. O, no, dokładnie, tak. Ale ojcowie, długo tam jeszcze? Jeszcze. Nie moja wina, że twój jonderek jest taki nieokoznany. No ale mieliśmy resetować i kosić. Ciebie kierowca jak z koziej dupy trąba, kurna. Będzie ta kosić, jak tutaj deszcz leje. O, widzę, że ty tam też masz kapeczkę na gospodarstwie. Ciekawe, czy ciekawe nie. Na moje ziemi. Nie. To możeś nasypał. Co to było? Kurwa. Zrobiliśmy sprzątanie, dobra, ja idę spać. O nie, ja nawet nie chcę wiedzieć, co on tam zrobił. No. Ja pierdykam, stary. Wychodek ci rozjechał. Całe podwórko zalane. Ale ci pieniędzy zjadło. Zrób zapis i możesz kończyć. Dobra. Pieniędzy to jest, kurna, nie jest problem. Sprzedam kombajn Time'a i będę miał. Zamiast wapna nawozu. Szkoda, że wszystkie kombajny u Time'a są popsute. Żaden nie kosi. Na części pójdzie. Słuchaj, nikt nie kupi tego, no. Na części pójdzie, silnik też weźmie. No tak. Dobra. Do dominatora, to my się tutaj u nas pozabijali. Robimy stop. Tylko co, resetować serwer zupełnie? Może tak, wyłącz go i włącz jeszcze. No. Znaczy może... Restart serwera zrobić, nie? Ja to mówię, ja to według mnie to kurna narozrabiał ten tam z tego barszczu. Tam z podłodzi, tam z tego... Bo kurna przyszedł, pogodę zepsuł. Z barszczu sosowskiego? Klepnij sejwa, zobacz, czy czasami błędów nie ma. Kurna. Sprawdź stan, czy błędów. Ty już tam nie dogaduj, bo cię cebulą natrę. Serdecznie zapraszam. Nie no, wiesz, mamy kilkanaście tych na... Jedyne, co by mogło teraz zbagować, to są te dwa ostatnie dodane, tak? Wiesz co, jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie. Czy to nie jest wina... Tylko ja muszę zobaczyć, jak ma mapy uruchomione. Może kuźwa są dwie mapy... nałożone na siebie? Eastern... Zupa ogórkowa? Ale co zupa ogórkowa?
Weź to Eastern wypindol w ogóle i... Zupa ogórka, dobra. Tak, jeszcze poczekaj, tylko tak z grubsza przejrzę, no musimy chwilkę. O, widzisz, już na Dominatora jest jeden kupiec, tutaj kolega z Lidz, Mariusz, pozdrawia. O. Tak więc kurka wodna, to już Dominator już jest sprzedany. No, no i fajna. Dobra, i ona już jest nieaktywna. Grim, no nic innego mi nie przychodzi do głowy tutaj, raczej wszystko jest ten. Dobra, robimy restart, także... Nie, to się zbugowało jak Cyber wchodził, bo tak, my mieliśmy deszcz, nam się skończył deszcz, a on wszedł w momencie jak jeszcze padało. I dlatego wydaje mi się, że ta co ja, tak samo jak ja wchodziłem, nie? Też dosyć za pierwszym razem. W ogóle nie mogłem skręcać ani nic takiego, nie? Więc tutaj... Ja czuję, że mi się foch wzbiera. Tylko żebyś nie tupał. I co? Puka w mikrofon. I teraz się jeszcze nie ten. Teraz się jeszcze zrobi tak, że nie mogę zrestartować serwera? Proszę cię. Ja ci pier. Czyli co, porane. I pokoszone. I pokoszone, no. Człowiek ja przyjdzie. Jeszcze ziemniaki do zebrania. Dobra, poszedł restart, zobaczymy co będzie. Człowiek nie dość, że przyszedł, chciał pomóc, to jeszcze mu grę wyłączyli, no. To jest górne. Słuchajcie. No, Wyszków tonie, no co ja poradzę na to, no. Nic nie mogę w temacie zrobić, no. Choćbym bardzo chciał, to z jakiegoś powodu się to zwaliło, no. Mam nadzieję, że widzowie mi to wybaczą. Widzowie jak widzowie, nie wiem, czy my ci wybaczymy. O was to bym się nie martwił. Tak. No, vendetta do siódmego pokolenia. Słuchaj, dłużej niż 7 lat mi tego pamiętać nie będziecie. 7 pokoleń, nie 7 lat. 40 hektarów wapna dzisiaj siadłeś. Przeskoczyłem robotą każdy brofos. To taki szczegółowy jesteś. U mnie przed końcem roboty brali po 2-3 skrzynki browaru, także... Znaczy po 2-3 palety browaru, także myślę, że w tej sytuacji to będzie musiał tam... Rozliczenie. Dlaczego my tutaj dlatego browaru nie mamy, bo nic byśmy nie robili, tylko leżeli pod tym browarem. I w każdym krzaku byłaby jedna paleta. Ale tak jest, kurde. Pamiętasz, Cyber, jak to było? Gdzie oni jeszcze schowali te palety? Tam i jeszcze gdzieś. Tych palet pochowane. I tam na tej mapie było to błotko takie w tych polach też, nie? Dokładnie tak. Także myślę, że tutaj jeśli chodzi o rekompensatę, to byś musiał postawić przynajmniej z 2 browary. W sensie te 2 fabryki browarów. 2 fabryki. O. A nie lepiej jedną destylarnię? Nie, wolę chyba jeden browar. Serwer jest postawiony nowa. Co to się odjebało? Złote 50 groszy. Kończ waść. No dobra, kończę. Co się stało? Panie Fosforek, bardzo dziękuję za takiego donajcika. Wielkie dzięki. Pewnie jesteś, że masz. Jestem. Bardzo pewien, dziękuję. Znaczy, serwer jest postawiony, tylko chwilę trzeba poczekać. On. Nie wiem, co powiedzieć. Dzięki wielkie, serio. No, pan Fosforek standardowo ostatnie słowo musi mieć. Nie, no, ja nie wiem, co powiedzieć. Ja pierdolę. Dziękuję, bardzo dziękuję. Nie, jest aż tak? Jest zaskoczenie, nie? No, 5 godzin grania mam. A, no to ma się dobrze. No to w takim razie, jak będę wstawał do pracy, no to jeszcze z tobą pogadam. Grubo. Dokładnie. Nie no, ja to sobie jutro to sobie zrobię. Jutro zrobię live'a takiego, że wystukamy te 5 godzin do końca.
Na razie to tutaj chcę zobaczyć. Ostra zapowiedź. A nie zwiastun jak nic. Tylko żeby mi się za dużo nie nazbierało tych godzin, bo przez cały tydzień mnie nie będzie później. Sołtysie, a ty masz jakieś plany na jutro? Ja na wieczór niestety mam, idę na stand-up. To jest miękka plan. Mnie to co z miękka plan? A to na kogo idziesz? Wiesz co, Piotr Zalaszulowski. Zarąbisty. Będzie Lotek. No i nie wiem, kto tam jeszcze będzie, słuchajcie. Zaraz wam powiem, może, bo mam akurat przed sobą bilety. Zalaszulowski, ale... dobra jest. Ale nie. Kto tu będzie? Wiem, że na pewno będzie. A reszta nie wiem. Na 21 idę, więc tam od 19.30 już wejście, bo to na stadion Legii. No faktycznie tak. Pada. No teraz pada. Ten dres. Typowy rolnik, nie? Jak mówisz, że pada, to ty kurwa znowu pada. Dobra, no dobra, wchodzę. Fajnów nawet pożyczali, kuźwa. No słuchaj, wzięliśmy na razie, ich nie oddaję, bo to i tak nie ma znaczenia w tej chwili. Trzeba zobaczyć, czy to w ogóle zacznie, cholera jasna, działać, no. Tylko trzeba przewinąć czas. Według mojej pogodynki do południa będzie padać tylko. Do 12. A Cybera pogodynka nie myli się, na tą minutkę. Bo synchronizujemy się. Synchronizujemy się, tak? Nieźle jest dzisiaj. Heniek betoniarą wypindoli w zat mojego klasy. Przełącz timing sceny. Tak, właśnie już przełączam się. Dobra, już się zalogowałem. Jesteśmy. Lecimy. Zaloguję jako administratora. Skakuj, cię podrzucę. No. Jak? A mamy tego? Mamy pasażera? Mam pasażera. Czekaj, zaraz sprawdzę. Nie ma. Używa. A bo chyba w tym ciągniku nie ma miejsca, wiesz? Pasażer jest nie. dodany, ale ja nie wiem, czemu ten pasażer, słuchajcie, tutaj nie działa. Zwyczajnie. Będę sobie koło traktora. Nie wszystkie traktory mają, nie wszystkie maszyny mają pasażera. Ale nawet te, które mają, nie działają. Dobra, jadę na 102 tam. Dobra, pchamy... Pchamy tę robotę do przodu teraz. O, już nie pada. Nie pada, zwolniłem. Lecę pod pierwszy kombajn, który jest. Zobaczyć, czy to zadziała, czy nie. Mówiłem, że do 12. To do 12. No i działa. Będzie padać? Zbiera soję. No mówiłeś, tak, faktycznie, no. No, czyli to było, wiesz, zbugowało się, bo jednemu padało, drugiemu nie padało. Dosiu! Dzień dobry! Wuju, co ty robisz? Siemaneczko, co tam u ciebie? Co mówisz? No, do kombajny jedziemy, cyber, chodź. Cyber, co ty porabiasz? No właśnie, testuję kombajn. Cyber to jest taki wolny strzelec, powiem ci szczerze. Myślałem, że jakbyś miał chwilę wolną, to byś się tylko przyprowadził tego. Pęda z przyczepami. Jadę na 102. O, ty nawet blisko jedziesz. Dobra, ja sobie przyprowadzę, nie ma problemu. Bo my tutaj wapnowanko robimy dziadkowi jeszcze na polu. No jasne, z Gredowi to zrobią. Nie, ja to jeszcze nie wiem, co i jak, ja to będę na wiosnę działał więcej. Dobra, w takim razie powiedz panie, jakiego fenda? No to tam jest tylko jest jeden fend, 800 kredens kwadratowy. Przyczepy są... No już mam go. Przyczepy są pod taką wiatą. One są dwie spięte. Dosia pyta, co tam u nas. To ja powiem tak, że u nas jak zwykle dosyć wesoło. Udało nam się dzisiaj tak zgrać, że gramy sobie wszyscy razem. Także jest zabawnie. Dobra, poszukam tych przyczyn. Live'a robi jeszcze Karol, na pewno.
Timba, a nie byłoby ci łatwiej, gdybyś spod tego sklepu poszedł sobie sam po tą przyczepę? Przecież ja mam przyczepy na tym, na gospie. A no tak, to spod sklepu kawałek jest. Już widzę, już widzę, już widzę. Oj, wiesz, jak tam uskutecznia jakiś napój z kostką. Całe szczęście, że po soja to ona nie sypie, ja też nie wiadomo jak. No. O, ajs, to ty jesteś ale całkiem niedaleko. Ja mam pola nieporobione, bo to kurna. Zalew Zegrzyński, to jest na które pola mam iść? 72. O kurna, to daleko. Jestem jeszcze ja, znaczy tak, jestem ja, to Cyber. To dwójkę na skróty. Time Emperor i Timba. Dobra, dobra. Już widzę. Ja panie, a jak znaleźć Karola? Przejdź sobie w wyszukiwarkę Karol gra. Albo łysy. Nie, po łysy mnie jeszcze algorytm nie znajduje. Ale jeszcze, to jest przejściowy stan. To jest przejściowy stan. To jest, to się, to się da naprawić. Po łysym to możesz na warsztat trafić. No. Łysy mechanik. A który tym kur... To tym John Deere'em po moim polu jeździ? Panie Timba, w sumie to nikt nie jeździł. Tam tylko testowaliśmy, czy to zadziała, czy nie. No i mam kurna wyrąbany przejazd. No trudno, musisz przeżyć to. Przedziałek jakiś tam mały zrobiłem, ale... Żeby tu od razu z nerwami. A nie trudno. Ja ci oddam przyczepę, a nawet dwie. A co mi tam? Dosiłam ciebie kiedy, Lajwik? No, przez wakacje to tam bida była. To tam panie Ajs, generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że ze stolicy. Aczkolwiek ja w stolicy pracuję, a mieszkam w mieście pod stolicą. To jest ze stolicy. Cyber, dlaczego nie odwiedziłeś mamy pana Fosforka? Ja jestem panie Ajs ze stolicy. Bo mnie nie było tam w okolicy. A nie był w okolicy, panie Fosforku. Miałem być we Wrocławiu, ale niestety nie dotarłem jeszcze. Ja niedawno byłem we Wrocławiu, ale nie wiedziałem. Tak to bym odwiedził. Przełożyło mi się niestety. Właśnie, a propos odwiedzin, panie Karolu, to kuźwa, no to już po prostu będziemy tak blisko, że aż żal byłoby. To jakoś się możemy dogadać na któryś wieczór, że tam wiesz. No. Ale to fajnie, bo ja mogę... Jak to w tym tygodniu, ja mam tylko poniedziałek wolny. A nawet nie. Posłuchaj, ja nie mam wolnego żadnego dnia, więc już to w ogóle w grachu tylko jakaś wieczorna pora. Tylko. A to chodzi o to, że ja tak w poniedziałek muszę jechać na działkę, pomierzyć dach. Znaczy się, no bo ja i tak tam do 18 jestem ten, unavailable, nie? No jasne, jasne. Ja do... Tutaj podobnie jak ja. We wtorek też mnie nie ma, a w środę, że tak powiem, spindalam do Zakopanego. Bidę na kanale? No to też, to jest ważne, nie? Zakaciupił. Że tutaj ci się udaje. Oczywiście. Pan Posworek proponuje wielki zjazd w Londynie. Zostawić się, Sylwuniu, tam u góry. Już to widzę, wiecie, ulice pozamykane. Dobra, w Londynie i tak dalej, bo my idziemy. Słuchajcie, mam pytanie. Szukam kogoś, kto pójdzie rano z psem na spacer. Ja mogę iść. Ja idę. Ale z moim. No dobra, wezmę też twojego. Nie mówiłeś, że z twoim. A co ty nie chcesz iść? Dawaj kika. Ja nie chcę. Nie, ale wiesz, ja powiem tak, panie Posforku, że z żoną kiedyś rozmawialiśmy, że ona by chciała bardzo odwiedzić Londyn. To nie jest wykluczone, że moglibyśmy się tam kiedyś wybrać na jakiś dłuższy weekend, nie? To byśmy się mogli pogadać. No, poprosiłem Timba, żeby wystawił kika, tymczasem kurna sięga przez pół drugiego pola. No, bo to Dukano ma długą rurę.
Ja nie wiem, jak to podjechać. Do tego ćwoka tajma, kurna, to dawaj w szkodę ewidentnie. O, Szumi, siemaneczko, siemaneczko. Dobranoc, Ewa, w takim razie, skoro uciekasz już, dzięki, że byłaś tak długo z nami. Dobranoc. Dobra, ty potem wiedz zaraz na wykoszone i tyle, tak? No, dobranoc. Ajs, to ty masz najbliżej w sumie do mnie takiego, żeby z tym psem iść. Wiesz co, ja zobaczę, zaraz dokładnie ci powiem, gdzie to jest. Może nie tyle ci powiem, co ci napiszę. Adres, gdzie ja będę. Mi się zdaje, że tam stoję, to będę od razu do niej, kurna, do sprzedania. A dlaczego no mi się, kurwa, się będzie się spotykać? Się zrobiło tylko? A ja nie wiem, wydałeś pieniądze widocznie. A ja wiem, czemu mi się 6 tysięcy zrobiło na koncie. Który tam tę paletę nawozów kupił? No właśnie, nie wiem. No, wysłałem ci adres tajem na tym, na Discordzie jakby, co nie? To sobie zobacz, gdzie to mniej więcej. Ale paletę możesz sprzedać. Ogarnę sobie. Ja proponuję zrobić taki deal. 2,5 tysiąca za paletę sprzedaj tej nowi. No pewnie, że mam. O, Dosia wyprowadzi pieska time jak coś, bo ona pisze, że ona z chęcią by wyprowadziła, zawsze chciała mieć pieska tylko na spacerki, więc może ci wyprowadzać. Dobra, Dosia, słuchaj, to jesteś w takim razie. Tylko tak na siódmą trzeba być mniej więcej. Chciałbym tylko podkreślić, że Time ma Bernardyna, który waży 70 kilo i jak szarpnie to... Nieprawda, nieprawda, to nie Bernardyn, nie 70 kilo, to są pomówienia. Ręka ze stawu wylatuje. Malutki bigiel. No, time ma takich leniwców, że trzeba je ciągnąć po chodniku, a nie w drugą stronę. No, jak rano 14 kilo razem. Wychodzi z nimi, to one mają takie wózeczki na kółkach, nie? I ciągnie je na wózku. Sylwuś, tak za mną jedziesz? Tam żonę słychać, pozdrów żonę. A, nie, pozdrowienia. Jak się... Karola? To jest, kurwa. Jak się cyberku nudzisz, to gdzieś w tej mojej przepastnej wiacie stoi, rozumiesz, ten przyrząd do bodajże robienia pomiarów, nie? Do robienia próbek gleby. Jakbyś był tak miły i pojechał na 16 i ją zeskanował, byłbym ci niezmiernie wdzięczny. Od razu ci mówię, to jest ten mały skaner. Bo ten twój niestety się zaktualizował i zrobił się małym. Powrotem wgrać. No, ja już go od 3 tygodni proszę, żeby to zmienić. Oj, proszę cię, no mężczyźnie nie trzeba przypominać co pół roku. Tak? Dobra, to zaraz się tym zajmę. Podstawię ci tutaj, Karol, bo ty jeździsz tak, na 120 jeszcze, nie? Tak. To ja ci zostawię tutaj jelonkę, już pełny nawóz jest, znaczy pełno wapno jest. Dobra. Panowie, macie pozdrowienia od mojej żony. O, bardzo dziękujemy. O, masz tutaj, dziękujemy bardzo. No, ja sobie muszę pieniądze z powrotem dodać, na to, żeś mi wydał. Wiesz co, generalnie tak, Karol by chętnie, ale jest za daleko. Ice pisze tutaj, że nie wstanie rano. A Dosia mówi, że zawsze chciała mieć pieska na spacery. Do radia. Widzieliśmy się na 7 rano. Nie wiem, Dosia, jak ty to zrobisz, że jeżeli to mnie... To jest kurna. Ale o 7 rano zapraszam. Jakby coś podam na miarę, gdzie trzeba się pojawić. No u mnie tytuł też tak o 7 lubi wychodzić. Moja Balbina wychodzi przed 6. Czy to prawda, moja że... Moja gwiazda wychodzi przed 5. Do radia Erwań zadzwonił zaniepokojony słuchacz i pyta, czy to prawda, że będzie wojna? No. 7 rano w Londynie, tak? Czyli 8 u nas. A ten traktor nie ma z przodu tego tuza. Radio Erwań uspokaja, że wojny nie będzie. Tuza ma taki mój, tylko nie Holandii. No właśnie, nim jeżdżę, ale fajnie brzmi.
Dobra, odstawimy ten ciągnik. A wiecie w jakim jest, w mieście jest najwięcej foczek? Co? No mów. W jakim mieście jest najwięcej foczek? No nie wie. Czekam w dalszym ciągu. Gdzie? Ełk. Dobre. Będzie taka walka o pokój, że się kamień na kamieniu nie ostanie. A bo tam jest, bo to jest chyba, że w Polsce gdzieś wprowadzi w jakimś tam w tych regionach koło Białorusi, nie? Ten stan wyjątkowy czy coś? Tak, jest. Nosek, gdzie jedziemy z tym czujnikiem? W pasie 30 chyba kilometrów. No, Dosia, jak chcesz zdążyć, to musisz już wyjść, powiem ci tak. 16 to jest. A skąd Dosia będzie jechać? Mniej więcej rejon świata. To Polska. 16 to jest w okolicy. 16 jest w okolicy Gazpromu. Dobra, jakoś tam trafię. Na Mazowieckiej może mieć faktycznie kawałek, więc no Dosia, sorry, ale dzisiaj nie będzie spania. No nie ma spania. Mówiliśmy się o 7 rano, czekam. No 8, dobra, godzinę buforu daję. Gdzieś z Polski, ale gdzie to nie wiem. Ja też kurno muszę... No Dosia jest z Polski, no faktycznie. Jeszcze z Polski, a też blisko Gazpromu. Z Lubelskiego. Z Lubelskiego, o. To rzut beretem. Dosia, dasz radę. To jeszcze nawet się kimniesz. Po drodze. Gdzieś tam po drodze. Luzik. Ja pierdykam, ja zawsze się zastanawiam, kto rano wyjdzie z psem? No tutaj proszę bardzo. Ile osób chętnych? A to ogólnie nie lubisz rano wychodzić z psem, czy jak? Nie, tylko jak posiedzę dłużej, to bym wolał pospać rano, na tej zasadzie. No tak, ja zawsze swoją Halinkę rano drażnię, nie? Mówię, to co, wyjdziesz z nim? Ona jak się wyszykuje, nie? Ona się szykuje, a ja z psem wychodzę. I później zawsze mówi, bo ja nie lubię, jak ty mi tak mówisz. Aha. Czy ja z nim wyjdę? Jak chcesz z nim wyjść, to po prostu z nim wyjdź, a nie drażnij mnie rano. Ja to zawsze mówię, przecież to nie ja chciałem mieć psa, tak? Dlaczego ja muszę wychodzić? Na 16 są słoneczniki gotowe do zbioru. Ale to jest jak na tym memie, nie? Stary, kiedy go pytam, czy możemy mieć psa, że dobra, nie. Stary tydzień później z psem, nie? Na łóżku. Ktoś tego falołka ustawił, on tak wjechał teraz tym traktorem, że ja nie mogę jechać. Tak. Żyj. Moment. Słuchajcie, mój pies, znaczy się nasz pies tutaj, wiecie skąd, wiecie skąd pochodzi? Z Pacanowa. O, to ty może masz kozła, nie psa? Może tak kozioł jest. W sumie to sierść ma bardzo podobną. No, pan Fosforek pisze, że biedne zwierzaki, nie? On chyba, wiesz, no nie wiem, Time. Tak na dobrą czemu sprawę, biedne? To wydaje mi się, że skoro nie chcesz wychodzić rano z tym psem, nie chce ci się, to żona powinna wyciągnąć w stosunku do ciebie pewne konsekwencje, nie? I na takiej zasadzie, że jak ona cię nie wyprowadzi do łazienki, to też nie możesz się załatwić. Trzymaj krecika w tyłku. Ja nie powiedziałem, że... Zaraz, ja nie powiedziałem, że ja nie chcę, tylko ja mówię, że jak posiedzę dłużej, to mi się po prostu, wiesz, rano bym chętnie pospał, tak? No dobrze, ale to... po prostu jelenia, który by to ogarnął. Jak siedzisz do drugiej w nocy na przykład, to wejdź im o drugiej w nocy i możecie spać razem dłużej. Pomagam ci pod górkę. To jest nie do ogarnięcia, żeby ją wygonić o drugiej w nocy z tego, z mieszkania. Serio?
A jakby... Nie ma takiej opcji. Ja teraz idę do Tytusa i mówię mu, Tytus, idziemy na dwór, on jest od razu na cztery łapy i pod drzwiami, nie? Ja sobie będę podjeżdżać. Nie, coś ty, moja chyba nie w ciągu dnia. Kiedyś miał taką fazę, że jak go rano budziłeś i ten, to potrafił wstać ze trzy razy, położyć się i stawiałeś go na nogi, nie? Aha. A, masz robić do kuwety. A jakbym teraz podjechał do Tajma, to też będzie sypał. Panie Fosforek, dziękuję bardzo za takie rady. Tylko piasku nie wygrzebuj. Kuwety mam serio. Żwir, tam jest żwirek. W kuwecie jest żwirek. Sami sobie robię kuwety. Cwaniaczek. Czyli ciekawe panie jeżeli... No, mów sobie. A wy się, ale wy się planami nie dzielicie, nie? Każdy nie. Sobie. Każdy ma swoje pola i... Kurde, bo ja już... Znaczy oni są, ja powiem tak, oni są blisko ze sobą, ale nie aż tak, żeby się, wiesz... Plonami dzisiaj... Żona moja, Zofia! czyli w sensie, że lubią się bardzo, ale kwadrata wspólnego nie. No tak. Nie. Nic z tych rzeczy. Dobra. Bo mam taki pomysł, że za te palety nawozu damy ci przyczepę soi. No i gitara, może tak być, no. Jak mi pasuje. Ej, ale dlaczego... Dlaczego kurka wodna ja mam stracić przyczepę soi? Nie, weźmiemy przyczepę soi od Tajma. Tajma. A, to już inna gadka, że... Ja mam sobie to wyrównam, spokojnie. Te nawozy to też się jakoś usunie i tyle. No. Dobra, już. Mój błąd, Tajm zapłaci. Szalane. Dobra, niech przeżyje. Słuchajcie, a takie pytanko. Gdzie śpią wasze psy? W swoich jakichś kojcach? Chciałbyś. Dalej, czy? Chciałbyś. Tak, moja pandemia i jej kojec. Nie wiem, co rozumiesz przez pojęcie Czyli szczypialniane łóżko, tak? Moja balbina ma trzy łóżka, tak? To znaczy, że u mnie będzie prościej tak, w nocy, nie? W nocy wędruje od jednego do drugiego. Kurde. Ja śpię mnie, tam, się dało... gdzie Tytus i żona zostawią mi miejsce. Właśnie. Właśnie to mówię, że... To moja balbina jest taka, że ona się zawsze kładzie tam zwija w rogu, że tak powiem, w nogach, ale w dzisiejszej nocy to już przeszła samą ciebie, bo cię wpierdzieliła między mnie a żonę. Łeb uwaliła prawie, że na poduszce, a że to jest taki pół... Prosiej by było na dywaniku. Pół krwi i waży prawie 30 kilo, no jest też sporym psem, nie? No. Jak pana wyciągnęła, to trochę miejsca zajęła na łóżku. Ja myślałem, że tylko ja mam przejebane w takim razie, ale dziękuję bardzo za odpowiedź, wszyscy mamy porówno. Ja chciałbym tylko sprostowanie dać małe, nie? Bo Tytusek masz 7 kilo. Oni mają kurka wodna większe świnki morskie, no. No. Tytusek waży 7 kilo i on zawsze ma głowę na poduszce, jakby co? I wtedy to już kwestia jest tego, czy wyciągnięte ma łapki, czy łapki ma podkulone, bo jak ma wyciągnięte, no to raczej na plecy się w nocy nie przekręcam, bo może mi łóżka zabraknąć. Bo jak łapy wyciągnęła tam macierzy, to by się obojęt małżonką leżeli na podłodze. No, ale Nasza taki dzidzia jest jeszcze lepsza, bo nie śpi głową na poduszce, tylko śpi dupą na poduszce, więc... Siłą przyczyną musimy stamtąd wiesz, uciekać. Wiesz co, Karolu, myślałem, że twój waży trochę więcej, bo wydawało mi się, że jak go widziałem gdzieś w tym, że on jednak troszeczkę większy nie, jest. Nie, on 7,5 kg waży. Znaczy on może by więcej ważył, gdyby nie problemy żołądkowe, nie? Nie, on ma taką budowę też, wiesz, atletyczną w sumie, nie? On jest takie, wiesz, chude, cienkie łapki, takie jest, wiesz... Ale Karola waży 7,5. I raz znowu na moje pole wprowadził. No co za ćwonię. Moja waży 9. Moja waży 20, na obecną chwilę 29. Ale już ponad 4 kilo zjechała w dół. Jeszcze mamy ambitny plan 4 kg jej pozbyć.
Pan Fosforek pisze, żebyśmy zaczęli dzieci robić, to będziemy, nie będziemy mieli problemów z psami. Panie Fosforek, ja mam trójkę, dziękuję ci bardzo za takie rady. Tak jest, ja mam warsztat zamknięty, dwójka mi starczy, jedno jest już dorosłe. Warsztat zamknięty. Dokładnie. Jedno jest dorosłe, drugie prawie dorosłe, jeszcze rok czasu tam je przerośnie, kurna, kurdupel mały. Niedługo do ciebie tak będzie mówił, kurdupel mały. Żebyś wiedział, Karolu, kurka wodna. Możecie mi wierzyć, bądź nie, ale no tydzień temu, tak, w sobotę, ocknęliśmy się z małżonką. No, trzeba by było kacpra szafę przejrzeć, przecież do szkoły za chwilę idzie, nie? No to ciuchy na szafy, kacpę, do mierzenia ciuchy. Jedna bluza mała, druga bluza, trzecia, czwarta, piąta, kurna, dżinsy. Wszystko nad kostkę. Ja pierdzielę, on nam przez dwa miesiące, słuchajcie, przez wakacje ponad 10 cm. No. Normalnie, kuźwa, całe szczęście. Żeby wszystko tak rosło, kurde. Cała ogłuszona. Żeby ta soja tak rosła. Wszystko tak rosło, przez dwa miesiące 10 cm to jest, człowieku. Ale no mówię, przez dwa miesiące 10 cm poszedł do góry, całą garderobę, podkoszulki, dżinsy, jakieś bluzy, wiesz, na długi rękaw cieplejsze. No wszystko trzeba mu było kupić, bo to przecież głupi jest okres, bo to jest wrzesień. Za chwilę albo będzie, wiesz, kurna, 3 stopnie ciepła, albo będzie 30 stopni ciepła. No nie utrafisz we wrześniu pogodę, tak? No ogólnie teraz powiem ci, że ja nie wiem ogólnie, co jest z tą pogodą, o chuj chodzi, że tak powiem. Nie, bo... Dokładnie, nie? Niby lato, a to już taka prawie zima. Nie wiem, kurwa. Nie wiem, czy wiecie, ale po 15 sierpnia jest taka pora roku, która się nazywa polecie. Babie lato. Nie babie lato. Babie lato, przyjacielu, to mamy na jesieni, tak? Tak. Mamy koniec września, fruwają. Jeszcze są fajne, ciepłe dni. Tylko poranki i wieczory się robią chłodne, ale dzień jest ciepły, nie? Jak kopałem fundament, kurna, na poddomek na działce w październiku, to jeszcze opaleniznę złapałem, jeszcze mi skóra z pleców schodziła, tak? A teraz mamy taką porę roku, która się nazywa polecie. Ale to skóra nie schoduje ci z odsłonka. I będzie zimno, a już nie będzie ciepło tak jak w latem. A wiesz, że skórka nie schodziła odsłonka, tylko że skalałeś rączki pracą? Nie. Ja w Sylwuniu całe życie pracuję fizycznie, tak? Nie. To znaczy, bo ja tutaj chciałem tylko Dosi wyjaśnić. Jeśli miałbym powiedzieć, jak Tytus jest wielkościowo, no to Tytus to jest faktycznie wielkości kota, tylko na dłuższych łapach. No tak, no, tak go porównam. Taki kot, co szczeka. Taki kot, co szczeka na inne koty. Dobra, kto sprzedaje? Co sprzedaje? To pole zwapnowane już jest. Chcę coś tutaj, nie wiem, skultywatorować i z tym zrobić? No, trzeba coś tam zrobić z nim. A w ogóle trzeba byłoby sprawdzić spłot do zmian. Może trzeba coś tam zasiać? Ten bym chciał, kuźwa. Ja to jeszcze muszę pokosić. Jeszcze mam ziemniaki do zbierania. Obskaniłem już. Ja mam inny plan. Już biorę kombajn. Bo słonecznik jest do pięcia. Nie sieje. Ale co chcesz time na tym 102 polu? Bo nie wiem. A co tam można posiać? No zobacz, bo tam... Teraz to można siać na przykład pszenicę, jęczmień, owiec, rzepak, kamienie. A spod odmianu jak kamienie. A z płodozmianu jak wychodzi? Patrzyłeś? No z płodozmianu. A z płodozmianu jak wychodzi, to ja nie mam, bo czekaj, bo ja jestem na gospodarstwie u Timby. A to czekaj, to ja wyskoczę, już biegnę w takim razie zobaczyć co i jak. Z płodozmianu to ci wychodzi kamienie 1-4. Ja mam u ciebie płodozmian, mam niezaktualizowany, bo to wiesz, każdy musiał być wpisany. Tak kochał, że mu skóra zeszła.
coś tutaj strączkowo oleiste. Jak się mocno bawił, to jest kura zeszła. Morza, nic innego. To rzepak mogę walnąć. Dobra, ja bym w sumie... Pszenica, nie, no to zboża generalnie. Tak? Ale wiesz co, ja potrzebuję, może zróbmy... Zróbmy jęczmień. Walimy jęczmień. Dobra. Sklep, dobra. To będziemy walić jęczmienne na jesień w przyszłym roku. Będzie fajnie. Będzie impreza. A co, patrzyłeś ten adres, co ci wysłałem? Poczekaj, już patrzam. No nie patrzyłem. Zaraz się okaże, że ten, że kilometr od dziadka. Pomógłbym ci, ale lecę na słoneczniki. A nie ma headera do słoneczników. Ale już jest w sklepie. Leży. To bliżej będziesz miał do Timby. Bo to jaka ulica jest teraz? Po wsi, panie. To do mnie masz rzut beretem. No. Do Timby to masz po prostu naprawdę rzut beretem. Jak tu kuś... Bo to jest Wilanów, tak na dobrą sprawę. Mhm. A jaką ulicę jeszcze? Wilanów i zatem. Przekorna. O. Jaka? Przekorna. Nie wiem za bardzo. No, ale tak mi wychodzi z tej. A to jak mówisz, że to jest po wsi? A to jakiś hotel? Tak. Nie mrówka czasem? Szczegółów nie ten. Mrówka? Ta. Jaja se robisz. No tak. No. A czemu się śmiesz? Bo rzut beretem. No bo jak wrócisz, to też będziesz miał malinowy nos. Nie, ja nie pił. Gdzie ja komuś? Właśnie, że będziesz miał okazję się nauczyć. Ja dotykam jak tutaj się. A ty dziadku przebić. Ile masz tam do tego miejsca? Do mrówki? No. Rowerem, jak się dobrze bujne, 15 minut. No to grubo. A ja mam troszeczkę dalej, bo ja jestem druga strona miasta, nie? Aha. To ja mam tak... Bez, jakby nie było ruchu, to ze pół godziny muszę jechać. No... Z północnej? No. Pół godzinki. To naprawdę nie może być ruchu. I jeszcze ci muszę światła ułożyć. Znaczy, nie no, tak dokładnie jak mówisz, no. Też poza godzinami szczytu, to pewnie coś tam się da ogarnąć. No bo to jest tak, ja to mówię, że ja i tak do 18 to jestem niedostępny, nie? No, niedaleko tej mrówki jest taki fajny bar, pizzeria. To jest tak zwany bar rowerowy Meta. Mhm. I tam naprawdę dają fajną pizzę, dają zarąbiste szaszłyki. Bezalkoholowe też jest. Jakby co. No to fajnie. Pizzę dają naprawdę z bardzo fajnego pieca. Naprawdę jest super pizza. Jest na tak cieniutkim cieście i na tak kruchym do tego, że w głowie się nie mieści. No ten kucharz po prostu, ten pizzerman, kurna, czy jak go tam zwał, tak go zwał, no cuda po prostu robi. A co, kręci te placki na ręce, nie? No dokładnie. Nie wiem, jakbyście chcieli, to możemy się jakoś ugadać na poniedziałek, wtorek albo środę, no bo w czwartek już będę wyjeżdżał z powrotem, nie? Mhm. Może mi się w poniedziałek uda, ale nie obiecuję. No mówię, bo we wtorek mnie nie ma, bo lecę na działkę dach mierzyć, a w środę już mnie nie ma w Warszawie, bo jestem w Zakopanem, także. No. Ten znowu będzie urlopował się. No dobra, żałuję, że na popo idę. Tak to bym też po robocie pojechał.
Ja na przykład Cybera to mógłbym kiedyś odwiedzić, też jak będę do rodzinki jechał, po drodze będę, mogę zawinąć tam koło Łodzi bardziej. Cyber, ale ty masz czasowo to miałbyś podobny czas dojazdu co i ja. No wiem, ale na popo do roboty idę. No to gorzej. Nie, ale wiecie co, ja miałem nadzieję, że będzie PGA, bo na razie nic nie mówią, czy to PGA będzie normalnie, czy nie będzie normalnie. Bo na takiej, wiesz, na takiej imprezie, na takim PGA można by się spotkać, nie? No, dokładnie. No. Dokładnie. Ja muszę tylko sprawdzić, bo w tej chwili to nie ten, bo któryś dzień do 22, ale chyba nie poniedziałek, więc jakby coś to... Ja tam jestem chętny. No już z bliższej okazji to może w najbliższym czasie nie być, wie. No, ja mam tylko poniedziałek, no. Dalej nie dam rady. No to zobaczymy, jakoś tam wyjdzie. Chociaż kuźwa na 10 minut, ale no... To tak żeby się, wiesz... samochodem... Misia zrobić, nie? Dokładnie. Chociaż misia zrobić, dokładnie. To ty? Kurwa. A wydawało mi się, że szczuplejszy jesteś, nie? No. Sobie zupełnie inaczej ciebie wyobrażałem. Jakiś wyższy, niższy jesteś, albo coś. Tak to zawsze bywa. No. Kamera, no. Kamera zniekształca, nie? Mnie kamera nie lubi. Ja to coś mi się zdaje, będę musiał jechać i tak ten cukier sprzedawać, bo chyba w fabryce pełno cukru. No właśnie, ja potrzebuję jakąś szczepę tutaj. Masz tam coś jeszcze? Chyba, żeby tą... Ta z wapna się nie da opróżnić. To te... A ta z TMR-em? Nie, to chyba nie przyjmie słonecznika. Nie wiem, czy się tu wyrobię tym silnikiem. Dobra, poszła jakaś. Taki ciężki temat z nim jest. W każdym razie to chyba nabije tutaj kombajn do pełna i zostawię go na polu. Chyba, że ja bym kurna, wiesz, pojechał szybko, opróżnił tego, pęda. Nie, już jest późno, a ja o 4 wstaję do pracy. Uuu, a ty jutro do roboty idziesz. Jak o 4 wstajesz do pracy, to dla ciebie Cyber to już jest bardzo późno, bym powiedział. Jeszcze z godziny i się nie kłać, nie? Dokładnie. Nie opłaca się. Tylko się roześpisz i nie idziesz. Spałem 40 minut po południu, także jakoś dam radę. Nie, no to już nie ma sensu się kłaść. Musiał do tego Yondera kurna wyliczyć jeszcze z timer. Ja kondyszer muszę rozłożyć, patrzcie. Ale co Yondera? Którego Yondera? No bo... Czym kościłeś Sylwunio? No ja jadę kombajnem, Yonderem. Ale którym? Yonderem, no, tak? Yonderem. Tak, Yonderem. No to... Ale kofi mój słonecznik, tak, więc ja tam za wypożyczenie tam ci się dorzucę do tego, no. Spak! Damy radę. To nie, ja sobie na time akord wziąłem jeszcze header. Ale ma kurz, ma przyczepę obstalować. Coś mi kasy brakowało, mówię, rany, bo... Ty no, ja miałem przed wyjściem z gry 58 tysięcy, a mam 6. Mieliśmy 500 euro, skąd te pieniądze? Gdzie mieliśmy 500 euro? Nie mieliśmy kasy chyba, bo miałem ci mówić właśnie, że zaraz pieniędzy nie będzie na jedzenie. Nie, no spokojnie, ja tak? Nic nie dodawałem. 21 tysięcy, to co jest, to jest. Widzisz, mnie nie widzisz, a już teraz żeś się schował w dołek, kurna, to już mnie nie widzisz pewnie. Ale pole całkiem nieźle sypie, bo jest zbiór plonu za kombajnem jest zielono i momentami tylko żółty. Czyli jest na wysokim poziomie, zadbane pole. No zadbane. A najlepsze jest to, że te pola chyba jeszcze nie były... Nie, bo ja tą 16 to wymieniłem za tą dopiero 160. Dopiero skanowane było. Wiem, że na tej 160 będzie ciężko ją uprawiać, nie? I sprzedałem tą 164 i kupiłem 16 w tej samej cenie. Mhm.
Bo ja tu, gdzie koszę soję, to też mam miejscami na zielono i to miejscami nawet tak mocno zielono. A to było gotowe tak, pole, nie? Tak ładnie mi sypie tą soję, nie mam co narzekać. Ja tutaj już sieję ostro jęczmień. Nie wiem, ten ciągnik, ten master, to on dzisiaj pęknie przy mnie tutaj, mówię wam. Niech pęka, po to jest. Najlepsze jest to, że ja mam pole tuż przy twojej gospie. No tak, dokładnie tak. Dobrze, no. A właśnie szkoda, że nie ma takiej opcji, że na przykład Time chciałbyś, wiesz, odkupić od niego to pole, nie? I tam negocjujecie cenę. No. No tak, to ja muszę sprzedać, a dopiero on może je kupić. No właśnie, nie? Ja no, musiałbym chyba pomyśleć nad tym, żeby robić takiego farminga. Tyle mam pomysłów. To mogłoby być dobre. Dobra, bierzemy teraz. Tego klopsa robili, tak krzyczeli, że to będzie konkurencja dla farminga i tak, że tak powiem, temat... No, zawiesili go. Ale ucichł temat tak samo jak z tym od Techlandu, z tym, co oni tam mieli, nie? Z tą farmą. No, ale już ten projekt w ogóle, ten klops. To już zamknięte jest? Już oficjalnie. Znaczy... Nie tyle zamknęli, co zawiesili. No to... A czy go odwieszą kiedykolwiek? Ja to wiem. To nie... To który to był? Powiem tak, to gierka ten, miała potencjał, ale... To jak to się nazywało? To co ostatnio było takie, tak? Taka propozycja. Farm... Nie farm manager, nie farm sim, tylko ten... Zaraz sprawdzę. Ja mam na liście życzeń chyba. A ja to mam w bibliotece. Bo gdzieś tam kiedyś było... Zadychę chciałem i se to kupiłem. I tak nigdy tego nie odpaliłem. Pure Farming. Pure Farming. Myślałem, że Ranch Simulator. Co mnie wkurzało... Znaczy ogólnie fala krytyki się wylała strasznie na ten Pure Farming, bo... polski producent, polski deweloper, wszystko ładnie, fajnie po polsku i no polskiej mapy nie było żadnej, nie? Taka sytuacja. No to słabo, faktycznie. Tak to, gdyby oni zrobili tam polską mapę, to sama polska społeczność, nie? Gdyby oni to poszli bardziej tak patriotycznie, że tak powiem. W tym kierunku, to sama polska społeczność by to ładnie popchnęła, jeżeli chodzi, wiesz, o sprzedaż i całą resztę, nie? Że mieliby z tego jakieś pieniądze. A no, ogólnie, ja na przykład... kasę na rozwijanie. Nie rozumiem na przykład tego, że mieliśmy Frostpunka, nie? I macie takiego Frostpunka i są dialogi po angielsku tylko, gdzie na dobrą sprawę, wiecie, przetłumaczenie tego angielskiego na polski, tutaj będąc w Polsce, w takiej firmie, no to też nie jest jakiś problem, nie? Polską grą. No to jest żaden problem. No i ale wiesz, ale no, to jest... Frostpunk jest ogólnie polską grą. No tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, że to nie jest problem no. Też wydać tych dialogów w języku polskim, nie? Wtedy. A ich nie było po polsku i tak. Bo to, że oni piszą, programują i tam wszystko ogarniają po angielsku, to akurat nie jest problem. Dokładnie. To tak samo jak było z tym, z Resident Evil ostatnim, nie? Że nie było tego języka polskiego. No a fani tam zrobili to tłumaczenie tam w ciągu tam 2 tygodni chyba. Ten język polski się pojawił w tej grze tak naprawdę. Ale obliczył ktoś koszt przetłumaczenia tego przez specjalistę, nie? Żeby przetłumaczyć te dialogi. No. To było chyba $12,000. Gdzie gra zarobiła, wiesz, cholerę siana, nie? Uh-huh. A nie, czekaj, nie, dupa, 2,5 tysiąca. $2,500. A gdzie ten kurka wodna, jak to się nazywa, nawóz wywaliłeś? Stoi kosilosu tam widziałem u ciebie na gospie chyba. Tak na dobrą sprawę, to w Rezydencie nie ma jakichś zaawansowanych dialogów, więc... To są proste dialogi, nie jakieś tam, wiesz... No i musisz... I piszesz, nie ma po polsku.
To faktycznie proste są. No, sznela, sznela, wajta, wajta. To samo. Dokładnie to samo. Tu nie ma żadnej filozofii. O, masz kombajn stołk. Dobra. Jak skończycie żniwa, to zapraszam na 102, tutaj jęczmień się sieje. Kurwa, ja będę brzegaki zaraz kopał, a nie jęczmień. Tak ci słabo idzie? Dobra, też. Ja stoję z... Jaki sprzęt, ja tak robota idzie, nie? Ja stoję na polu z kijem na wierzchu. Proszę cię, tam jest 9-metrowy siewnik. Myślałem, że 9-metrowy kij, chciałem ci podziękować. Za ocenę. Wysokie noty. Z takim kijem to bym ci wróżył karierę. Hollywood. Sznela, sznela, wajta, wajta. No, to by było. Ja. A skąd ja ci jagód w grudniu wezmę? Jak kurna, ale mi zasło. Przejść się napić. Jakiś ziomek przez pole tutaj zapierdziela, widzę. Jak Timba sam został? Na gospie? Ja to sobie dam radę spokojnie. Nie, no bo... Karol go opuścił. Tak na dobrą sprawę możesz, wiesz, to jest taka samowolka, że możesz robić u kogo chcesz. Dokładnie. Abyś robił. No. Bo gorzej nie, jak nie robi. A Cyber tylko biega po polach. Bo to się kameruje. A się kameruje się. Się kameruje. Cyber, jak, to się nudzi, to jak jeszcze spać nie idziesz, to wsiadaj w tego Fenda, jedź do Jurasa, sprzedaj to sobie. No dobra, to jeszcze sprzedam ci to i uciekam. A, no tak, bo to Cyber do spania. Całkiem niedaleko pola. Ale... Cyber do spania. W sumie to ja nie wiem. Bardziej do takiego drzemania, bo w spanie to wiesz, jak on o czwartej wstaje. To... Powiem wam tylko jedno, nie? Że jedna zmiana to jest mistrzostwo świata, nie? Coś o tym wiem. Tak tęskniłem za tym. Gdzie jest ten Juras? Dobra, mniejsza z tym. Jest tak jak ten zielony samochodzik pojechał. Weź se oznacz i już, nawet w tamte strony stoi. Mam. Na mapce nie mogłem znaleźć, ale już mapka podpowiedziała. Ja też w sumie pracuję na jedną zmianę, tylko 12-godzinną. No to już tak gorzej, nie? No, troszkę tak. A ty daleko znaczy, jesteś do pracy? Ja? Mhm. 60 kilometrów. No to jeszcze gorzej, bo tak na dobrą sprawę to pewnie z 14 godzin cię w domu nie ma, nie? No wiesz co, generalnie powiedzmy tak, jak dzisiaj wyszedłem w 6:30, no i o 7:30, czyli w 7:30 mniej więcej, nie, nawet wcześniej, o 7:00, po 7:00 parę minut byłem w domu. No. Także tak mniej więcej to wygląda, nie? Bo tam niby 12 godzin, ale tylko kiedy jest to te pełne 12, jakby tak policzyć, to około 11. Mm-hmm. Jestem w pracy, tylko ja mam dość dobry dojazd. Jak nie wpadnę gdzieś w jakieś korki, to ja mam 35 minut czasu dojazdu. Do 40 powiedzmy. Ja teraz mam te 5 minut. Ale samochodem? No, ja mam samochodem 5 minut. Ja mam 10 minut na piechotę. No z buta miałbym tak pewnie z 15, nie? W przyszłym roku sobie zainwestuję w rowerek, bo teraz już trochę się nie... trochę bez sensu, bo jesień idzie i zima to trochę lipa. Właśnie teraz jest z wielkim sensem kupić rower. Znaczy kupić teraz tak. Też zastanawiam się nad hulajnogą elektryczną. No nie, proszę. No. Ten wiatr we włosach, człowieku, co ty chcesz? A, sorry, włosów nie mam. Wiesz co, ja mam kolegę, który również jeździł, bo zwolnił się od nas.
jeździł po galerii, poza godzinami otwarcia galerii, jeździł normalnie na hulajnodze, no bo wiesz, wszędzie daleko, tak? Od cholery. No. No i w każdym razie miał pozwolenie, że może jeździć na hulajnodze, ale w kasku. A też był łysy. Więc co zrobił? Przykleił sobie, słuchaj, taki pióropusz z takiej szczotki, jak przy schodach ruchomych jest, tak? No. Załatwił sobie to pod chłopaków. Nakleił sobie tak, że miał takiego irokeza i mówi, no, w końcu mogę poczuć wiatr we włosach. To w tej firmie, w której pracowałem teraz, wcześniej, to tam mechanicy na przykład i BHP-owcy i tak dalej, to normalnie mieli takie, wiesz, to nie były hulajnogi, to było takie trójkołowce, nie? Mhm. Bo też, wiesz, wszędzie daleko, już jak oni to... I sobie jeździli takimi, no nie? Już ja sprzedałem już. Dlaczego ja pieniędzy nie dostałem? Musisz mu tam przelać 52 tysiące, musisz mu przelać. A ty czemu tak się stanęło? No. Bo Timber kazał mi sprzedać, a ja u Tajma robię i poszła kasa do innego portfela. Dokładnie. A ja mówię, o jak pięknie mówię. Jak pięknie kaska leci, w ogóle jest czat. Jest, widać, że robota nie poszła na marne. A ja sprzedałem. W miesiącu już jestem w plecy. Ale ja wyszedłem na tym, kurna. Następnym razem zastanów się, kogo ty do roboty bierzesz. Ja sprzedałem. Ja sprzedałem. Wyjechałem ze skupu, a widzę, że Timba się kręci po skupie i sprawdza, gdzie jestem. Bo kasy nie ma. A im kasę oddawaj. Bo tutaj ja już bańkę z benzyną biorę i idę do tych świniaków. Czekaj, jak to mam ci przelać te pieniądze? Jest tam taka możliwość. Nie jest tam, pisze zapomoga, czy też tak. Jest coś, przelej pieniądze na konto gospodarstwa. Dziesięć, 20, 30. To jest tarcza 4.0 chyba, czy jakoś tak, nie? 2. To było dobre, 6. Bo... Ja chciałem do Timby jechać i widzę, że tam się kręci koło tego skupu. Mówię, kurde, co on tam robi? On pilnował pieniędzy, zobacz. Bo chciałem na polu trafić. Proszę. Za te nawozy muszę sobie odzyskać, kurde, co będzie do pieniędzy. To jest... Dobra, ja zmykam, panowie. Leci, no, patrz, trzymaj się. Dzięki, Zajber, że wpadłeś do nas. Miło było. No, było miło, ale się skończyło. Ale się skończyło, no niestety. Powodzonka. Miłej pracy życzę. A ty jesteś brzydny, wiesz? Ale czemu, no? No, co sobie mu powiedzieć? A żeby ci się wszystkie maszyny rozdupczyły i miał roboty tak, że nie wyjdziesz te roboty? No co ty? Od razu, przynajmniej by się nie nudził. No. Znaczy ja jutro mam... Przestawiane maszyny by już były same miejsce, więc przełącza nie ma. Deszcz pada. No? No zaczyna, no. Kropi. O 15 miało zacząć. O, jest 13. Już zaczęło. O. To coś nie tak. Poczekaj. Sprawdzę, jak ma tam być. 18. Moja pogodynka jest dobra. A. Od 12. No. Do 15. Bo się zmieniło, tak. Do 18 będzie rypać. To grubo. No, to spokojnie możecie iść na obiad. Ale nie przewijać mi teraz czasu, bo mi nierówno zejdzie. Dobra, ja panowie uciekam. Na razie trzymajcie się. Na razie trzymajcie się, elo. Dobra, może ja tego Dukana to oddam. Tu już niewiele zostało. Nie będę go trzymać. Uwolniłem czasem. Dominiko. Wypożyczony. Tukano, zwróć.
Ty sam spawałeś te silniki? Tak, w wolnej chwili. Znowu się o tego case'a czepiają, to są jakieś, ja nie wiem. Jakiego case'a? Ten silnik, tak? No ten kejsik, ten siwniczek, co ten. To się nim sieje. Sieje. No ja ci powiem, że tutaj na tej 102-ce to... O, jest co robić. Jest co robić i dwa siewniki to pójdą jak nic. Zboża i nawozu. A ty co tam porabiasz teraz? To wiesz co, próbuję, bo został paseczek tej. Soi do wykoszenia, ale okazuje się, że zbyt mokre, jeszcze zbujam z godzinkę do przodu. Tak? Dobra, już można. Można? No. Siemeneczko bez nazwy, jesteś nowy, miło mi cię gościć na moim kanale. Dobranoc, Wajs, trzymaj się. No ja jeszcze ci zasieję, dziadku, to pole i też idę, bo tam tytusa rano trzeba ja będzie wyprowadzić. Jednak. Coś chciałem mówić, że ja też jak byłem w wieku moich rodziców, byłem dużo mądrzejszy od nich. Co? Jakże Karol na razie jest najmłodszy, to też jest mądrzejszy od nas. Nie martw się, będzie w naszym wieku kiedyś. Tak, to pomyśl sobie, jak ja wtedy poziom osiągnę. Uwierz mi, ale w piórka obrót, jać. Uwierz mi, ten poziom leci w dół. Nie no, bo z wiekiem to już się, wiesz, człowiek nie przejmuje. Z której strony byś nie patrzył, leci w dół. No, to fakt. Czy możesz poprosić o link do modu? Wiesz co, ja jestem gościnnie, tak jak w tytule, u dziadka dzisiaj. Więc link do modyfikacji, link do kanału dziadka jest w opisie też, tak? Time Emperor. Władca czasu. Nie no, ja wam powiem tak. Że o wiele lepiej mi się z wami dogaduje niż z rówieśnikami. Ale wiesz co, to jest ogólnie tak przyjęte, że łatwiej, czy też no, nie zawsze, ale w wielu przypadkach jest tak, że jednak ze starszymi, nie mówię starszymi tam wiesz, o pokolenia czy coś, tylko tak. Tylko z ciut starszymi ludźmi lepiej człowiek się dogaduje. Ja mam bardzo podobnie. Powiem ci szczerze, że ja mam problem na przykład dogadać się czasami z młodszymi ludźmi. Aczkolwiek ostatnio, pracowałem z młodym chłopaczkiem i naprawdę dogadywaliśmy się zaje fajnie. I to był naprawdę gość, który miał tam 26 lat. Ale taki, który chciał pracować, chciał jakąś tam wiedzę zdobywać i tak dalej. Nie, tak, ale dużo lepiej, tak patrząc właśnie z perspektywy, dużo lepiej i fajniej dogaduje się z ludźmi, którzy jednak, większy odsetek jest, tak, takich osób, które są starsze ode mnie o 5 lat, powiedzmy, tak. Mówię o takiej różnicy wieku. Wiesz, co mnie jeszcze czeka po tej soi i po tym słoneczniku? Ziemniaki. Ziemniaki. Czas mu nie straszny, baterie z budzika wyjęte. To znaczy, że ja powiem ci tak, że ja gdzieś tam te 2-3 lata w dół, to się jeszcze też w miarę normalnie dogaduję. Ale tu mówię o takich czystych relacjach koleżeńskich, nie? Nie mówię o takich relacjach w pracy. Jeśli chodzi o relacje w pracy, to jednak z młodszymi już gorzej. A jeśli chodzi o takie koleżeńskie, że na luzie, to w miarę normalnie, nie? Ale jak już tam
kimś młodszym 10 lat, to tak średnio, bo to już nie wiem. Mi się wydaje, że po prostu... Skończyłeś już tą swoje? Ja już skończyłam. Gdzieś tam ten rocznik 2000, to już jest takie pokolenie jakby nowej generacji i oni do wszystkiego mają już zupełnie inne podejście. Dokładnie, dokładnie. No, rocznik 2000, mówisz o roczniku 2000. Rocznik 2005 to jest moja córka. Więc to jest, wiesz... No. W ogóle jak... Ten jest 2000, tak. A córka 2002. No. Przepraszam, Kasper 2008. Kiedy się rozsiewa wapno, wapno 19. Kasper to jest w wieku mojego lipa. Kasper 2008, Dominika 2002. A ja myślałem, że ty masz tu więcej do pokoszenia, a to... Nie, ja absurdy. Jeśli chodzi o wapno, to wapno się rozsiewa w zależności od tego, kiedy ci tak na dobrą sprawę pasuje, bo nie ma tutaj jakiejś zależności. Czy to na sezonach, czy to bez sezonów. No, nie ma, wiesz. Nie ma to żadnego wpływu, na przykład jakbyś nawet miał obornik na polu i sobie na ten obornik rozsiejesz wapno, to nie będzie to kolidowało i to zadziała, i to zadziała. Ale w rzeczywistości powinno się wapno rozsiewać przed siewem. Tak jak ja tutaj obserwuję, bo ja mówiłem, że podglądam tego rolnika, co tutaj ma to pole obok mnie, to ja widziałem, że on wapno rozsiewał po zaoraniu, po oborniku i przed samym siewem. Później miał tylko chyba tam kultywatorowanie jakieś małe se zrobił, czy coś takiego i później już siał. Ale to wydaje mi się, że wiesz co, no... Różnie ci ktoś powie, różne będą jakieś strategie, że tak powiem, na takie zabiegi na polach, nie? Dokładnie. W farmingu jeden z widzów mi pisał, że wapno powinno być na jesień, a na wiosnę obornik i wapno musisz głęboko jakoś zaorać, ale no... Właśnie to mnie zastanawia, bo jak założysz głęboko wapno, to czy ono będzie miało jakiś realny wpływ na tą glebę, która jest od góry? No tak wiesz, logicznie na to patrząc, nie? No to raczej jak popada później na to deszcz, no to wapno pójdzie niżej, a nie w górę, nie? A jak to przeorasz, to przecież te korzenie od tych roślin, no one nie rosną na pół metra w dół, nie? No nie rosną, dokładnie, nie rosną. No. Aczkolwiek ja też słyszałem, że właśnie jest sytuacja taka, że należy przeorać, tak, po wapnie. No, żeby w sensie przeorać albo zrobić tak, żeby to było głębiej, jakimś tam, nie wiem, talerzówką większą, czy coś w tym stylu, nie? No. Mój też. O rany. A co, ja kupiłem ten wózek? A, kupiłem. Dobra, to może niech zostanie. To będzie do jakiegoś innego headeru. Orka jest o 25% skuteczny. Jest do 25 centymetrów najskuteczniejsza. Pisze Cyber. Trzeba go słuchać. Patrz, miał iść spać, a jeszcze pisze. On pójdzie spać, on się nie położy spać, będzie nas tutaj śledził, szpiegował, kurka wodna, bo cały czas czuje, że dron nad głową mi lata. No, może być. A w ogóle wiecie, co mi się podoba? W 22 podoba mi się to, że będą właśnie te, nie wiem, czy tylko na tej francuskiej mapie, ale że są te balony. Jak tak, jest z tym wrażenie, siewnikiem? Co? Jak go złożę, to mi się dyszel. Żeby rozłożyć dyszel ten, to on... To musisz go, żeby go złożyć tak do przewiezienia, go odpiąć, podjechać z tego boku, tak? I tam, jak podjedziesz, to on ci pokaże, że możesz go podłączyć. Aha, i dobra, dopiero jak tam go podłączysz, to dopiero go składasz. Halo? No. Gemelinowy namawiał i namówił.
Na co cię namówiło? Na co cię namówiło? Dobra, niech to tu stoi. Na podsłuchiwanie. Kto tu mówił, że ja mam bałagan jakiś? Za 2 godziny wstajesz do pracy. Za 3. Daj mu spokój, jest dorosły. Jaki on jest dorosły? Jak każdy zna. Przecież każdy z nas jest dorosły. Tak. Przynajmniej z dowodu tak wynika. No właśnie. Dorosły nie znaczy dojrzały. Tak. O. Słuchajcie, normalnie dostałem groźbę tutaj. Gdy coś tam było słychać. Tak, że jak... Jak żony nie pomiziam, a pójdę spać, jak wyłączę komputer, to jutro mam szlaban na komputer. O, to miziaj ją do samego rana. Time do wyra. Paszą won. Do miziania. Do miziania. Dobra, panowie, to na razie. Idę miziać. Idę tylko miziać. Tylko mikrofon wyłącz, proszę cię. Dobrze. No, chrapanie do mikrofonu słabo brzmi w eterze. Niech będzie i ta wersja, no. To chyba nie o chrapanie chodziło, ale to ja już tam nie wiem. Ja wiem, dlatego mówię, że nie ta wersja. Kurde, a się zmieszczę tym siernikiem tutaj w tę bramę, no? No jak się nie zmieścisz, jak się zmieścisz, no. No i... on ten siewnik pojechał odstawić? Bo już może skończył. Nie, ja jadę po ziarno. Ja tylko jedna... Zamiast sobie wziąć przyczepę, kurka, przywieźć ziarno, to on pojechał. Jeszcze 3 razy będzie. Ja myślałem, że dziadek przywiezie, ale nie chciałem go już męczyć, bo... Babcia jeszcze chce, żeby ją pomiział, to wiesz, jak jest. Karol, ja nie przekażę tej informacji, którą teraz... Nie, tego nie mów, tego nie. Nie jestem aż tak odważny. Nie mów, bo ja tam w poniedziałek pojadę i zamiast ciebie to babcia będzie. O. Trudno. Odważnie zaczynasz, powiem ci tak. Nie, dobra, już nie ma. No. Już niech te nawozy tu zostaną. Karol, jestem przypięty do muru. Nie, nic nie mów. I live'a zrób prywatnego, od razu usuń. Dobrze. Pamiętaj, że jesteśmy kolegami, tak? Oczywiście. O, już się zaczęło. Ja ci tu sieję, pamiętaj. Jak chcesz, żeby wyrosło, to... Ja ci tu sieję. Ziarno niezgody chyba. Prawda? Kochanie, nic strasznego. Karol nie miał nic złego na... Posłuchaj, no. Porozmawiamy po wszystkim, no. Dobra, jestem dorosły, poniosę tę konsekwencję. Jak już cię przyprzę bardzo do muru, to możesz mnie sprzedać. Nie będę miał ci tego za złe. Poniosę konsekwencje. Mówisz? Na pewno. Poniesiesz. Co zrobię? Patrzę, gdzie ta paleta, bo... Myślałem, że chociaż mi wystawisz te palety na zewnątrz, ale muszę se nosić. Ale jak już powiesz, nie? To nagraj chociaż reakcję. Karol, sorry, ale ty o 7 rano idziesz z psem. A ty jeszcze będziesz miział wtedy, czy co? Nie, no po prostu tak wiesz. Dobra, ja będę wychodził z tym psem. Mówisz, że będzie wychodził z psem. No już, dobra.
Zdajcie sobie sprawę, że w realu moglibyśmy nie mieć siły rozejść się przed skrajnym wyczerpaniem. No, dokładnie, panie Stajber. Było tak by być, że w realu by było naprawdę zajebicie ciężko się rozstać. Ja powiem szczerze, mi się już naprawdę zaczyna gęba dać. Ja tutaj sobie... A pamiętam, że na tym, na farmkonie jeszcze mówili, że nadal nie będzie można robić krzywdy pieszym na chodnikach. A im dostałeś kasę? 30 no, rynku, a za no? co? To możesz mi to przerać? Nie wiem, czemu ja sprzedałem swoją soję, kurna, swoimi studentami ze swojego pola i to po prostu. Tak ma być. Słuchaj, ile razy pytam się? Ale wiesz, że bank pobiera prowizję? Ale to jest defraudacja pieniędzy, wiesz co on robi? On sprzedaje na ciebie, ty odprowadzasz podatki dochodowe. Prawda? No. A on z tego ma... A ty mu przelewasz czyste pieniądze. Karol. A miałem tego nie mówić, dobra. Masz. Tam było 31,900. Dobra, już. 900 to są moje koszty. A, to... Buty wchodzi wyższy będzie. Powiem ci, że ty bierzesz więcej za opłacenie rachunków niż Poczta Polska. Bo ja jestem większy niż Poczta Polska. Dobra, teraz ja na to się Karol, dasz radę na siódmą? Będę za 20. Mówi, że za 20 będzie. Dobra, teraz pytanie, czy ja muszę wziąć dobranoc, jakiś kredyt? Trzymaj się. No, dobranoc, panie. No ja też już mówię, tutaj jeszcze nawet nie wiem, czy zdążę skończyć to pole, bo tak do wpół do posiedzę. Nie męczymy się w każdym razie. Jak ktoś uzna, że robi pas, to zrobimy was, bo ja już też mi się oczy przymykają. Może jak chce się uciekać, to uciekajcie, a tą swoją przestawkę przynajmniej dokończę. Nie, i tak mam jeszcze 3 godziny i 55 minut do odrobienia na jutro. A ty już zacząłeś odrabiać, no tak. No, bo pan posforek mnie zaskoczył, naprawdę. No, wziął cię z zaskoczenia. Mi się zdaje, że za te pieniądze z soi, to ja sobie dwie przyczepy kupię. Chociaż kurna... Nie, to mi się w ogóle nie opłaca, to mi się bardziej opłaca wziąć jego takiego Vertigo. Dobra, to ja ci tutaj zostawię ten ciągnik z siewnikiem na polu. No? No i ja będę sobie leciał, dobra? No dobra, Karolu, dobra, no, dobra, bo jak ja mam z tym psem o 7 wyjść, to też bym się tam, wiesz... Rozumiem. Masz pozdrowienia od mojej małżonki. A bardzo dziękuję. Też pozdrów. Przeproś za niewyparzony język. Ale co powiedziałeś, tak? Karol cię też pozdrawia i mówi prosić za jego niewyparzony język. Ale to... powiedziała, że się nie gniewa, ale o 7 masz być. Jednak kobieta to stanowcza, nie? Prawda? Nie przegadasz, po prostu nie ma takiej opcji i tyle. Ty no, też, choćbyś tam pewnie, wiesz, padał na gębę już, to i tak mizianie musi być. Dokładnie tak. Dobra, ja jeszcze to... obchód po gospodarstwie zrobiłem, widzę, że... wszystko pod kontrolą. No tak, ja sobie kupiłem jeszcze starego trupa do siana, bo żeby pchać krową muszę rozdrabniać kostki. Nie mogę. O,
hamuluj. Panie Mercedesik, powiem ci. No, on jest właśnie z Modding World, z takiej stronki. A to jest też z tych powodziowych, co teraz do Polski jadą? Tak, ten, dokładnie, tylko go trochę wyprałem, umyłem. Ale u niego dużo się nie dolało, nie? Tam pewnie do lusterek tylko, bo to wysokie auto jest. Tych dolnych lusterek. Dobra, ale dzięki chłopaki za wspólną zabawę. No dzięki zabawę. Karol, że było. Fantastycznie było. Świetnie, że wpadłaś, naprawdę. Żona mówi do zobaczenia o 7. No będę. Oby tylko ciepło było, bo moja też by chciała, żebym coś tam robił jeszcze, nie? To już. No jasne. No. To co, no to... To już jak... Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam miłego miziania. Tobie również. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.